Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo gorąco. Paulina Koziejowska, jest godzina 15.45, czyli już rozpoczynamy nasze popołudniowe wydanie programu Łowcy Nagród. Kochani, pierwsza zagadka przed nami. I widzę, że reżyser daje 100 zł, także dzisiaj reżyser ma dobry dzień, widzę, bo tak, dał zagadkę, której bardzo dawno nie graliśmy. Naprawdę nie przypominam sobie, kiedy ostatnio prowadziłam zagadkę, kiedy szukaliśmy, kochani, zawodu bez literki A. Dodatkowo powiem tak, że w kopercie mam prosty zawód, tylko pamiętajcie, że nie ma tej literki A, bo z tego co pamiętam, nieraz zdarzają się jakieś pomyłki, że gdzieś ta literka A może się zapodziać, więc dokładnie sprawdźcie swój zawód i jeżeli taki zawód bez literki A znajdziecie, to szybciutko wybierzcie numer. Dlaczego? Bo tych zawodów jest garstka. Kochani, pierwsze zawody, jakie przychodzą wam do głowy, to mają literę A. Lekarz, piekarz, weterynarz, one mają literkę A, a my szukamy zawodu bez litery A. Gdybyśmy szukali z literką A, no to tych zawodów byłoby mnóstwo, tutaj zawodów garstka, także jeżeli już teraz pomyślałeś o jakimś zawodzie, który na pewno nie ma literki A, to szybciutko wybierz tutaj do mnie numer do studia. 100 zł czeka, numer telefonu znasz? Znasz, on jest widoczny na dole ekranu. No dobrze, to w międzyczasie, jak wy będziecie wybierać ten numer albo poszukiwać tego zawodu bez literki A, ja przypomnę zasady naszego programu. Aby wziąć udział w naszym programie, trzeba mieć ukończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać dzwoniąc właśnie pod ten wskazany na dole numer. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączy cię ze studiem. Aby dostać się na antenę, należy znaleźć otwartą linię, która bezpośrednio połączy cię ze studiem. Aby trafić na otwartą linię, musisz najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które usłyszysz dzwoniąc pod nasz numer. A szczegóły, kochani, znajdziecie w regulaminie na stronie www.łowcynagród.com. Moi drodzy, czy jest przed telewizorem ktokolwiek o tej porze? To jest pierwsze moje pytanie. A jeżeli już ktoś jest, to czy znalazł zawód bez literki A? Może się okazać, że jeszcze tego zawodu nie znalazłeś, bo tak jak mówię, na początek przychodzą nam do głowy zawody z literką A. Nie poddawaj się, znajdziesz taki zawód, a jeżeli znajdziesz ten zawód, szybciutko do mnie dzwoń, bo tych zawodów jest bardzo mało, więc duża szansa, że zawód, o którym ty teraz myślisz, jest w mojej kopercie. To co, wybierzmy może razem szybciutko numer, bo 100 zł czeka i to 100 zł długo czekać tutaj nie będzie. Za momencik pewnie ktoś tę stówkę z mojego studia zabierze. Uwaga, wybieram teraz numer z osobą, która znalazła zawód bez literki A. 7, 0, 4, 3, 0, 4, 3, 0, 4. Jedna osoba, ale to teraz, szybciutko. Uwaga, kochani, ten numer, który jest na dole ekranu, wybieracie i z telefonów stacjonarnych, i z telefonów komórkowych. Także jeżeli zastanawiałeś się, z jakiego numeru, z jakiego telefonu masz wybrać ten numer, to już się nie zastanawiaj. Chwytaj jakikolwiek telefon, który masz pod ręką i szybciutko dzwoń, bo bardzo łatwo teraz możesz zabrać z tego studia 100 zł. Moi drodzy, program dopiero się rozpoczął, także nie wszyscy jeszcze wiedzą, że jesteśmy już na antenie, chociaż rano w Tele5 zapowiadałam, że program się od 15.45 na Polonii 1 rozpoczyna, no ale zawsze jak jest początek programu, to mniej osób przed telewizorami, no poza tym jeszcze większość osób w pracy, także wykorzystaj to, jeżeli teraz jesteś przed telewizorem, no i wykorzystaj to, jeżeli znalazłeś zawód bez literki A. Jest ładna pogoda dodatkowo, kochani, dzisiaj, także może być naprawdę bardzo mało osób chętnych do zabawy, bo mało osób będzie przed telewizorami, ale jeżeli w ogóle ktokolwiek przed telewizorem jest, to zachęcam bardzo gorąco, żeby wziął udział w moim programie, bo za chwilkę 100 zł komuś podaruję. Jestem przekonana, że ktoś teraz już myśli o tym zawodzie bez A i teraz zastanawia się, a wybrać numer, nie wybierać numeru, wybrać, nie wybierać i tak można sobie wróżyć i się zastanawiać, aż w końcu ktoś ci tę stówę sprzed nosa zabierze, więc ja bym na twoim miejscu się nie zastanawiała, tylko bym to 100 zł szybciutko zabrała z tego studia. A co zrobić, żeby zabrać stówę? Jedyna droga, która prowadzi tutaj do mnie, to jest ten numer telefonu, który widoczny jest na dole ekranu. No żadna inna droga tutaj do mnie nie prowadzi, tylko i wyłącznie możesz wybierać ten numer, tak jak mówiłam, i ze stacjonarnych, i z komórkowych, ten numer prowadzi do mnie, do studia, a ja z przyjemnością wręczę ci 100 zł. Tylko najpierw muszę usłyszeć od ciebie zawód bez literki A, duża szansa, że będzie w kopercie. Czy jest ktoś przed telewizorem w ogóle? Czy ja mówię teraz do reżysera, czy jeszcze do kogoś? No kochani, no bo z reżyserem to ja sobie mogę porozmawiać bez telewizora. A Kuba jeszcze mówi, jeszcze do mnie, jeszcze do mnie. Dobrze, no jeszcze do ciebie, tak. No właśnie, żeby się nie poczuł pominięty. Kochani, no dobra, ale mam nadzieję, że poza tymi dwoma chłopakami, tymi dwoma przystojniakami, którzy tutaj za mną są, jeszcze z kimś mogę porozmawiać, że jeszcze ktoś tam przed telewizorem jest. Jest jedna osoba chociaż? No jeszcze pewnie ktoś tam przed telewizorem jest, jakaś pani, jakiś pan, kochani, nieważne, ważne tylko, żebyś miał ukończone 18 lat, no i żebyś miał zawód bez literki A. Tylko sprawdź swój zawód, naprawdę bardzo, może ty wykonujesz ten zawód, o właśnie, nie pomyślałam o tym, przecież ty możesz wykonywać ten zawód, albo ktoś z twoich znajomych.
Tylko pamiętaj, że nie może być w tym zawodzie literki A. To jest główna zasada tej zagadki, że literka A nie może się w tym zawodzie pojawić. No i na pewno ktoś o tym zawodzie myśli już teraz. Ja myślę, że nawet o tym zawodzie z koperty ktoś teraz pomyślał przez moment, tak się zastanawia, czy to jest ten zawód, czy nie. Sprawdź swój pomysł, no bo inaczej się nie dowiesz. Znaczy dowiesz się, jak ktoś sprawdzi. Halo? Co to? Halo? Dzień dobry, witam panią serdecznie. Proszę pani, poproszę zawód bez literki A. Proszę? Proszę pani, odpowiedź do naszej zagadki. Fryzjer. Fryzjer, proszę pani, to jest świetny pomysł. Jeszcze co prawda nie z koperty, ale dlaczego to jest genialny pomysł? Bo nie ma literki A i jest to zawód popularny. Zawód, który na pewno wykonuje ktoś z pani znajomych, mojej znajomi i nie wiem, no znajomi reżysera. Słuchajcie, mamy w gronie swoich znajomych fryzjerów, znamy fryzjerów, odwiedzamy ich, no musimy ich odwiedzić od czasu do czasu. Szybciutko zapisuję, skoro nie fryzjer, to jaki zawód? I kochani, jak tutaj wpadacie do studia, to naprawdę od razu wypowiadajcie swój pomysł, bo ja tak przez momencik tak się troszkę zaniepokoiłam, czy pani będzie miała przygotowany ten zawód, czy nie, bo pani była taka zaskoczona. Dlaczego pani była zaskoczona? Bo minęło kilka sekund i pani usłyszała mój głos w słuchawce telefonu. Dlatego, moi drodzy, jeszcze raz wam mówię, że jak wybieracie numer, miejcie przygotowaną odpowiedź. Na całe szczęście pani miała i to świetną odpowiedź. Brawa dla pani! Brawa dla pani, bo rozpoczęła pani program. Świetny zawód pani wymyśliła. Nie ma literki A. Jest to zawód popularny. No i powiem tak, no była pani o krok od zdobycia 100 zł. Jeżeli ma pani inny pomysł na jeszcze jakiś zawód, bez literki A oczywiście, to proszę spróbować jeszcze raz. Jak sama pani widzi, do studia bardzo łatwo można się dostać. Niewiele osób jeszcze przed telewizorem. To teraz proszę tę szansę wykorzystać. Kochani, ale jeżeli wybieracie ten numer, bądźcie bardzo, bardzo czujni, bo za moment może się okazać, że usłyszycie mój głos w słuchawce telefonu. No pewnie, że się okaże, jak wybieracie numer. Więc od razu, jak tylko mnie słyszycie, wykrzykujcie zawód, który przygotowaliście. Pani powiedziała fryzjer i to jest świetny pomysł. Zaczęliśmy dzisiejszą grę rewelacyjnie i ja czuję, że jesteśmy już, mimo że drugi telefon za moment usłyszę, na finiszu zagadki, bo bardzo dobrym tropem, kochani, podążamy. Fryzjer to jest pierwszy pomysł i może okaże się, że drugi pomysł będzie strzałem w dziesiątkę. Fryzjer, strzał w dziewiątkę, kochani. Zawód popularny. Tak samo jak fryzjer. Halo? Dzień dobry, witam panią. Zawód bez literki A, poproszę. Producent. Producent? No, to jest dobry pomysł. Oczywiście, że tak, ale bym powiedziała, już szybciutko zapisuję, producent i zaraz powiem, co... Producent, co o tym producencie ja sądzę? Kochani, oczywiście lubię wszystkich producentów, no bo to też dzięki producentom mam pracę, ale kochani, producent to jest zawód bardziej taki wyszukany niż fryzjer. No jednak zdecydowanie częściej większość osób ma taki bezpośredni kontakt z fryzjerem niż z producentem. No tak przynajmniej mi się wydaje. No akurat ja czy reżyser, no to z producentami mamy kontakt, ale wydaje mi się, że więcej osób ma kontakt z fryzjerem, prawda? Także bardziej podobał mi się ten pomysł, ale może się okaże, że do 3 razy sztuka. 100 zł czeka, kochani, przypomnę szybciutko numer, który prowadzi tutaj do mnie do studia. Dwie osoby, które wpadły do mnie do studia, wybrały ten numer, który jest widoczny na dole ekranu, czyli 704 304 304. Kochani, stówa czeka, ja czekam, zagadka czeka i za moment ta zagadka zostanie przez kogoś z was, jestem pewna, rozwiązana. Także ja chwytam już za kopertę i czekam. 3... Kto wybiera numer? Szybciutko, kochani, bo mam prosty zawód w kopercie i chcę tę zagadkę zakończyć. Rozgrzewka to jest, rozgrzewamy się i biegniemy dalej do trudniejszych, od razu powiem wam, zagadek. Co mówisz? A, mówisz, że każdy, no mówię ludziom, tak, każdy zna ten zawód, tak samo właśnie jak zawód, bo i zawód fryzjera znamy i zawód producenta, prawda, kochani? Ale wydaje mi się, że bardziej popularny jednak jest zawód fryzjera, no bo z fryzjerami mamy styczność tak na co dzień, a z producentami no raczej nie wszyscy, także bardziej ten zawód fryzjera, tym tropem podążajmy, kochani. 100 zł, 3, 2, uwaga, bo pomalutku będziemy kończyć zagadkę. Czuję, że będziemy kończyć zagadkę. Jeden? Kto wybiera numer? Przede wszystkim, jeżeli już znalazłeś taki zawód, to duży sukces, bo tych zawodów bez literki A jest naprawdę garstka. Bardzo mało jest tych zawodów bez literki A. Więc jeżeli udało ci się taki zawód znaleźć, no to... Ode mnie masz już brawa, reżyser też tam bije brawo, ale bardzo prosimy, żebyś podzielił się tym zawodem tutaj u nas na antenie, no bo ja nie jestem w stanie do ciebie zadzwonić, bardzo bym chciała do ciebie zadzwonić, wybrać do ciebie numer i zapytać, jaki zawód masz dla nas przygotowany, ale
No niestety, no nie mogę tego zrobić. No reżyser tutaj, nie mamy z reżyserem takich możliwości, żeby jakoś telepatycznie się z wami porozumieć, więc to wy musicie wybrać numer do nas. Ten numer jest widoczny cały czas na dole ekranu i tylko ta droga prowadzi do mnie do studia. Dwie osoby już tutaj wpadły. Czekam na trzeci telefon. Może się okaże, że od zwycięzcy. Co? Uwaga. Czekamy. Do trzech razy sztuka, co? Trzeci pomysł. Kto wygrywa pieniądze? Kto ma pomysł na jeszcze jeden zawód? Moi drodzy, ja wiem, że to nie jest też z drugiej strony prosta zagadka, bo tych zawodów bez literki A jest garstka. Ale jeżeli już taki zawód uda ci się wymyślić, wyłowić z tych różnych zawodów, które plączą ci się po głowie, to już jest duży sukces i powinieneś sprawdzić swoją propozycję, bo skoro tych zawodów jest tak mało, to duża szansa, że pomysł, o którym ty teraz myślisz, jest w naszej kopercie. Pani pomyślała o fryzjerze, druga pani pomyślała o producencie. Pomyślcie, czym zajmują się wasi znajomi, albo pomyślcie, czym wy się zajmujecie, bo może wy wykonujecie zawód, który nie ma literki A. Jest ktoś taki? No kochani, szybciutko, jedna osoba. Tylko to się musi wydarzyć błyskawicznie, naprawdę. Bo trzeci pomysł może się okazać tym pomysłem w dziesiątkę. Bardzo często ta zasada do trzech razy sztuka się sprawdza. Może dzisiaj. Kochani, tych zawodów jest naprawdę bardzo, bardzo mało, no garstka. Sami spróbujcie znaleźć, nawet jeżeli nie chcecie tutaj do mnie zadzwonić, to tak sobie pobawcie się po prostu sami w domu, nie dzwoniąc do mnie. I zastanówcie się, ile jest tych zawodów bez literki A. Pierwsze zawody, które przychodzą wam do głowy, no nie wiem, przynajmniej mnie, pierwsze zawody, które przychodzą do głowy, to mają literkę A. I teraz, jeżeli uda ci się po jakimś czasie znaleźć ten zawód bez litery A, ja cię nie namawiam oczywiście, ale naprawdę sprawdziłabym twój pomysł. Ja bym na twoim miejscu sprawdziła propozycję, bo... Halo? Rolnik. Jeszcze raz poproszę. Rolnik. Rolnik, świetny pomysł, proszę pani. Świetny pomysł. Lepszy chyba niż producent. Rolnik, bo bardziej popularny. Fryzjer i rolnik to są dwie najlepsze dzisiaj propozycje. Brawa dla pani. Do trzech razy sztuka co prawda się nie udało, ale może za chwilkę. Fryzjer, producent, rolnik. Do studia bardzo łatwo, kochani, się dostać. Bardzo mało osób jest o tej porze przed telewizorem. I teraz apel. Apel do tych z was, którzy oglądają nasz program, żeby wzięli aktywny udział w programie. Naprawdę, kochani, nie ma co oglądać programu bez brania udziału w zabawie. No po co oglądać program nie bawiąc się z nami? No to jest bez sensu, kochani. To chyba, no, że chcecie tutaj pooglądać, jak inni wygrywają pieniądze i przekonać się, że za chwilkę możecie wy te pieniądze wygrać. Jeżeli tak, to oczywiście spokojnie, do niczego nie namawiam, oglądajcie, za chwilkę ktoś 100 zł stąd zabierze, jestem przekonana. Moi drodzy, numer telefonu, żeby ktoś wybrał te 100, wygrał te 100 zł, trzeba wybrać 704-304-304. Mamy trzy propozycje już na tablicy. Fryzjer, producent i rolnik. No i czekam na czwarty pomysł. Może to będzie ten strzał w dziesiątkę. Kochani, zawód bez A. Jeszcze jeden nam zawód na pewno został. Tych zawodów jest bardzo mało. Z każdym zawodem jesteśmy bliżej rozwiązania zagadki i za chwilkę ta zagadka zostanie przez kogoś rozwiązana. Kto to będzie, no to zaraz się wszystko okaże. Ja czekam na telefon od sprytnej osoby, która wyłowiła ten zawód i której się udało i której za chwilkę pogratuluję i fanfary będą. Jedna osoba, uwaga! Czekamy? Halo, dzień dobry, witam, nie usłyszałam pana. Proszę pana, poproszę odpowiedź do naszej zagadki. Listonosz. Proszę pana, listonosz, to jest bardzo, nie ma literki A, rzeczywiście, to jest bardzo dobry pomysł. Zapisuję, no i teraz listonosz. Już tłumaczę, dlaczego mnie się listonosz podoba. kochani, dlaczego mi się listonosz podoba? Bo jest to zawód, z którym mamy styczność na co dzień. Tak samo jak z fryzjerem. Ja nie mówię, że codziennie chodzimy do fryzjera, ale codziennie jakiegoś fryzjera mijamy. Jakiś zakład fryzjerski mijamy, idąc do pracy, wracając z pracy, idąc na zakupy. Gdzieś tam tego fryzjera zawsze miniemy. Listonosz, no to... Nawet jeżeli do nas nie przychodzi, to jeżeli jesteśmy na osiedlu, wychodzimy z domu, no to zawsze tego listonosza spotkamy. Zawsze, zawsze on gdzieś tam się pojawi danego dnia. Także tak samo, kochani, jest zawodem z moim koperty. To nie jest zawód jakiś wyszukany. To jest zawód, który może wykonywać twój znajomy. Na przykład nie wiem, czy macie w gronie swoich znajomych listonosza albo fryzjera. Ja listonosza to nie mam, takiego swojego znajomego, chociaż już mój listonosz już jest moim znajomym, można powiedzieć. Fryzjer.
No to akurat mam znajomych, którzy są fryzjerami, wykonują ten zawód. No i moi drodzy, jeżeli jest przed telewizorem osoba, która pomyślała o jeszcze jednym zawodzie bez literki A, no to za momencik może się okazać, że będziesz bogatszy o 100 zł. Ja czekam na jedną sprytną osobę. Mamy takie zawody na tablicy. Ja te zawody, kochani, specjalnie dla was zapisuję, żeby było wam łatwiej. Chociaż niektórzy mówią mi nieraz, nawet piszecie do mnie, że to utrudnia wam zadanie, dlaczego ja muszę zapisywać te zawody. No to ja tłumaczę zwykle nowym graczom, którzy tam gdzieś piszą do mnie na portalach, że ja muszę zapisywać, żeby nie było żadnych powtórek. A wy mówicie, że się sugerujecie tym. Kochani, no wiem, no niestety, no ale nie mogę nie zapisywać, bo usłyszałabym drugi raz tę odpowiedź. No i bez sensu, żebyście wybierali numer, jeżeli już ta odpowiedź padła. Także muszę zapisywać, wy zróbcie to, co w waszej mocy, żebyście nie sugerowali się tymi odpowiedziami, które tutaj u mnie są. No ale muszą być, nie ma innego wyjścia. Kochani, bardzo dobra informacja. Zawodów bez literki A jest garstka. Także jeżeli pomyślałeś o jakimś zawodzie, który nie ma literki A i nie jest to fryzjer, producent, rolnik i listonosz, to duża szansa, że za chwilkę stuwa będzie twoja, może w dobrym momencie to powiedziałam. Halo, słucham? Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią serdecznie. Zawód bez literki A, poproszę. Ekspedient. Bardzo dobry pomysł. Zapisuję szybciutko, jeszcze nie z koperty, ale ekspedient. Brawa dla pani. Ekspedient. I to jest zawód, który spotykamy praktycznie codziennie, prawda? Bardzo dobry pomysł. To jest chyba najlepszy pomysł, bym powiedziała. Fryzjer, chyba ekspedient i listonosz to są chyba trzy najlepsze propozycje, które dzisiaj usłyszałam. Bardzo ten ekspedient mi się spodobał, no bo ekspedient może pracować i w sklepie spożywczym, prawda, i w jakimś centrum handlowym, i w sklepie odzieżowym. No, na tych ekspedientów się napataczamy praktycznie każdego dnia. Można mieć w gronie swoich znajomych jakieś osoby, które są ekspedientami. Bardzo dobry pomysł, powiem. Dobra, kochani, stuwa jeszcze w grze. Jeszcze nikt tej stówy nie zabrał, także możesz ty tę stówę zabrać, ale uwaga, co musisz zrobić? Musisz znaleźć zawód, który nie ma literki A, co wcale nie jest prostym zadaniem na tym etapie, bo tych zawodów jest garstka. A już mamy na tablicy 5, widzę, propozycji. Także jeżeli uda ci się znaleźć jeszcze jeden zawód bez literki A, duża szansa, że zarobisz 100 zł, bo duża szansa, że ten zawód będzie w mojej kopercie. Ale teraz czy ci się to uda? Prawda? No bo skoro tych zawodów jest tak mało, no sam pomyśl, teraz zawody, które przychodzą ci do głowy, to mają literę A, a ty musisz wyłowić ten bez literki A, a już usłyszałam odpowiedź: fryzjer, producent, rolnik, listonosz i ekspedient, czyli 5 propozycji już za nami. Czekamy na jeszcze jeden pomysł, kochani. Przede wszystkim czeka 100 zł, no ja też czekam, bo ja ze zniecierpliwieniem czekam, jak słyszę każdy telefon, to naprawdę jestem już taka szczęśliwa, że za chwilkę usłyszę odpowiedź właśnie tę z koperty. Kochani, 100 zł czeka na jeszcze jeden pomysł. Może właśnie ten pomysł, który za chwilkę usłyszę tutaj w studio, może od kogoś, kto teraz wybiera numer? A jeżeli nikt nie wybiera, to bardzo proszę, żeby ktoś wybrał ten numer ze mną, pod warunkiem, że masz oczywiście odpowiedź do naszej zagadki. 7, 0, 4, 3, 0, 4, 3, 0, 4. Jedna osoba. Kto to będzie? Czekamy. Szybciutko, jedna osoba, kochani, teraz. Ja czuję, że teraz rozwiązujemy zagadkę. Szósty pomysł. Tych zawodów ile nam się udało przed programem znaleźć? No na palcach dwóch rąk można było te zawody policzyć bez literki A. Także może się okazać, że za chwilkę będziesz bogatszy o, uwaga, 100 zł. Czy jest przed telewizorem ktoś? Kto ma jeszcze jedną propozycję dla nas? Pamiętajcie tylko, żeby nie zrobić żadnej powtórki i żeby sprawdzić, że twój zawód na pewno tej literki A nie ma. No bo tak jak mówiłam, kiedyś, chyba ze 2 miesiące temu grałam tę zagadkę, 2-3 miesiące temu, ten czas tak biegnie, że już nie wiem, ale coś koło tego. Usłyszałam odpowiedź informatyk, także ja tego informatyka tutaj przytoczę, żeby już drugi raz, nie wiem jak to jest, ale właśnie chyba nawet 2 razy usłyszałam odpowiedź informatyk przy takiej zagadce. Dlaczego właśnie przy tym zawodzie informatyk ta literka A jakoś zostaje przez nas zapominamy o tej literce. Informatyk ma literę A, także nie może być ten zawód. Także jeżeli ktoś o informatyku myślał znowu, to nie dzisiaj, nie dzisiaj. Dzisiaj to są bardzo dobre propozycje. Fryzjer, listonosz i ekspedient. 3 najlepsze. Dlaczego najlepsze te 3 są propozycje? Bo kochani, już szybciutko wam mówię, bo zawód, który mam w kopercie, jest tak samo popularny jak fryzjer, listonosz i ekspedient właśnie.
trzy najlepsze propozycje, które dzisiaj od Państwa usłyszałam, to właśnie te, które przed sekundką wymieniłam. A czy jest przed telewizorem ktoś, kto myśli o jeszcze jednym zawodzie bez literki A i tak samo popularnym jak właśnie któryś z tych trzech? Chyba ktoś jest. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Witam Panią, zawód bez A, poproszę. Konduktor. Konduktor nie ma litery A, rzeczywiście, ale to jest tak samo dobra propozycja jak ekspedient, listonosz i fryzjer, dlatego szybciutko tego konduktora zapisuję. Kochani, to jest ten moment, że zbliżamy się do końca zagadki, bo rzeczywiście ten konduktor, tak, to jest zawód też popularny i też zawód, z którym mamy do czynienia na co dzień. Konduktor, ekspedient, listonosz i fryzjer. Cztery najlepsze propozycje. Oprócz tego pojawił się jeszcze producent i rolnik. No to czekamy. Kto ma pomysł? Kto wstrzeli się w dziesiątkę? Jedna osoba, kochani, szybciutko. No czekam. Jaki zawód przychodzi Ci jeszcze do głowy? Czy jest przed telewizorem osoba, której jeszcze do głowy przyszedł jakiś zawód? No jeżeli tak, to szybciutko, kochani, bo to jest końcówka naszej zagadki. Naprawdę, nie mamy za dużo czasu, musimy się, powiem tak kolokwialnie, streszczać po prostu, kochani. Musimy się streszczać, bo reżyser już zaczyna tam zrzędzić, już zaczyna mówić, że kończymy zagadkę, że to jest zagadka na rozgrzewkę. Moi drodzy, ja wiem, że tych zawodów jest bardzo mało bez literki A, ale na tym polega urok tej zagadki, bo jeżeli już taki zawód wyłowisz, to jest naprawdę ogromna szansa, że ten zawód jest w mojej kopercie. Jest przed telewizorem osoba, której się udało to zrobić, która wyłowiła taki zawód? Szybciutko, jeżeli tak, to zapraszam tutaj do mnie do studia. Jedna sprytna osoba. Kto to będzie? Czekam. Uwaga. Siedem, zero, cztery, 3, 0, 4, 3, 0, 4. No reżyser się już też, słyszę, się cieszy, że za momencik usłyszymy odpowiedź. A dlaczego? Bo reżyser mówi, że to siódma propozycja. Szczęśliwa siódemka. Kto ma jeszcze jeden pomysł? Kochani, 100 złotych markery, żeby nie tutaj złej wróżby nie dały. Odkładam i czekam na telefon. Chwytam za kopertę. I kto ma jeszcze jeden zawód bez A, za chwilkę może być bogatszy o 100 zł. Halo, dzień dobry. Halo, halo, dzień dobry. Witam pana, nie usłyszałam pana. Poproszę zawód bez literki A. Ja czasami tak mam, że mnie nie słychać. Syndyk. Syndyk? Za trudne troszeczkę, za trudne. Dlaczego pan czasami tak ma, że pana nie słychać? To niedobrze, to niedobrze. Syndyk, ale najważniejsze, że pan się dobija, no bo pan nie zrezygnował, mimo że pana nie usłyszałam, to nie odłożył pan słuchawki, tylko pan twardo, halo, 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 pani Paulina, czy jest pani tutaj, czy pani mnie słyszy, bo chcę wypowiedzieć swoją propozycję. Kochani, warto każdy pomysł sprawdzić, bo tych zawodów jest tak mało, że naprawdę duża szansa, że ktoś przed telewizorem o tym zawodzie myśli. Syndyk, brawa za pomysł. Ja tego zawodu przed programem nie wymyśliłam, ale to jest za trudne. Proszę pomyśleć tak, syndyk na przykład, a ekspedient. No to jednak chyba więcej osób wykonuje zawód ekspedienta. Chyba myślę, że pan się też ze mną zgodzi, ale dobrze, że swój pomysł pan sprawdził. Może akurat w gronie swoich znajomych ma pan jakiegoś syndyka. Może pan jest syndykiem? Słuchajcie, w każdym razie ja muszę usłyszeć odpowiedź z koperty, żeby móc komuś wręczyć 100 zł. Także czekam cały czas z niecierpliwieniem. Jedna osoba. Czekamy. Kto ma pomysł? Wiesz co, ja widzę, że teraz już zagadka zrobiła się trudna. Sam fakt, ja sobie tutaj głośniej troszkę wezmę, żeby was może słyszeć lepiej, jak będziecie dzwonić. No już chyba powinnam was teraz słyszeć lepiej. Kochani, wydaje mi się, że zrobiło się teraz trudniej. I tutaj mam prośbę do reżysera, bo zobacz, już bardzo dużo mamy zawodów na tablicy, a sam doskonale wiesz, że tych zawodów jest garstka, bardzo mało jest tych zawodów bez literki A. No przed programem żeśmy starali się wymyślić kilka takich zawodów, no to na palcach dwóch rąk można było je policzyć, a my już mamy tych zawodów 8, o tym syndyku nie pomyśleliśmy rzeczywiście. Także mam do ciebie taką prośbę, czy wiesz jaką?
Halo, halo, reżyserka, jesteście tam? To jak, to wiesz, jaką ja mam prośbę do ciebie? No dobrze, ale mnie nie interesuje, co ty teraz jesz. Czy mam ci powiedzieć, jaką mam prośbę do ciebie? No zostało bardzo mało tych zawodów już, prawda? No dobra, mówię, a co tam? Raz kozi śmierć. Poproszę 1000 złotych. I co reżyser na to? Albo nie, moment, on chyba nie słyszy. Dobra, to jeszcze raz. Kochany panie reżyserze, poproszę 2000 złotych. 2000 złotych poproszę. On ma dobry dzień dzisiaj, a jednak mnie lubi. No dobrze, dobrze. Brawa, brawa dla reżysera. Ja też reżysera bardzo lubię w tym momencie, nawet bardzo, bardzo. 2000 złotych. Ktoś za moment zarobi może 2000, ale pod warunkiem, że powie mi, jaki zawód mam w kopercie. Kochani, dlaczego ja zażądałam od reżysera 2000 złotych? Bo jest już bardzo trudno, bo tych zawodów jest garstka. Kochani, szybciutko tłumaczę, o co chodzi. 100 złotych nagroda gwarantowana, a następnie wygrywasz bonus, zadaję ci 5 prostych pytań i wygrywasz nawet 2000 zł. Także zasady są jasne, czekam na telefon od... Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie, zawód bez literki A poproszę. Szewc bez butów chodzi, a u nas chodzi w butach. Doskonały pomysł, bo to jest świetny pomysł. Świetny pomysł, proszę pani, bo tak, spójrzmy. Szewc, konduktor, ekspedient, listonosz i fryzjer to są chyba najlepsze propozycje, bo to są najpopularniejsze zawody. Moi drodzy, czy jest przed telewizorem osoba, która pomyślała o jakimś innym zawodzie? Miałam tak chwilowy, wydaje mi się, zastój między tym syndykiem a szewcem, więc przypuszczam, że szukaliście tych zawodów. Pani znalazła zawód szewca. A czy ktoś z was znalazł inny zawód? Też bez literki A oczywiście. Jeszcze raz mówię, nie informatyk. Ten informatyk bardzo często się pojawia i to jest błąd, bo tutaj jest literka A. Ja szukam zawodu bez litery A. Muszę mieć zawód bez literki A. Te wszystkie zawody, które są na tablicy, są świetnymi pomysłami, tylko no, brakuje mi jeszcze tego strzału w dziesiątkę, moi drodzy. Muszę usłyszeć ten strzał w dziesiątkę, no żeby komuś móc wręczyć nawet 2000 zł. Czy jest przed telewizorem osoba, która pomyślała o jakimś innym zawodzie, który nie ma litery A? Szybciej. Króciutko przeczytajmy, co się już dzisiaj u nas na tablicy pojawiło, czyli jakie propozycje od was usłyszałam. Fryzjer, producent, rolnik, listonosz, ekspedient, konduktor, syndyk i szewc. No to kto następny? Kto ma jeszcze jedną propozycję, kochani? To jest prosta zagadka na rozgrzewkę. Prosty zawód mam w kopercie. Problem polega na tym, żeby wyłowić ten zawód z tych setek zawodów, które krążą nam po głowie. Bo krążą nam po głowie zawody z literką A, bo tych zawodów z literką A jest no 100 razy więcej. Bardzo mało jest tych zawodów bez litery A. Jeżeli jest przed telewizorem chociaż jedna osoba, która o tym zawodzie bez literki A jakimś innym pomyślała, to zapraszam cię szybciutko tutaj do mnie do studia. Mamy bardzo dobrą sytuację, bo za momencik tę zagadkę zakończymy. To jest finisz zagadki. Kochani, reżyser mówi, że finisz finiszem, ale my tę zagadkę musimy naprawdę kończyć. Także mam przekazać wam, że on dał 2000 zł nawet, ale to są ostatnie wasze propozycje. Ostatnie telefony, które przychodzą wam do głowy. Ja czekam. Ostatnie pomysły. Szybciutko, jedna osoba. Uwaga. Kto ma jeszcze jeden pomysł? Jeszcze jedną osobę zapraszam. No tak, to na zachętę chyba te brawa. Kochani, jeżeli wyłowiliście jeszcze jeden zawód bez A, to naprawdę nie ma się nad czym zastanawiać. Ja bym na waszym miejscu nie czekała już ani sekundy, bo może coś spowodować, że ktoś inny zabierze te pieniądze. Tych zawodów jest garstka, więc duża szansa, że teraz myślisz o tym zawodzie. Jeżeli jest chociaż jedna osoba przed telewizorem, która myśli o zawodzie bez A i nie są to te zawody, które już na tablicy się pojawiły, to naprawdę sprawdź swój pomysł. Duża szansa, że zawód z koperty jest teraz w twojej głowie. No tylko musisz ten zawód wypowiedzieć. Kto wybiera numer? 704-304-304. Uwaga, czekam. Podchodzę do koperty i zaraz będę mogła ją zerwać. Kochani, jedna osoba. Kto? Kto wygrywa te pieniądze?
Czekam. Kochani, budzimy się. Nie wiem, czy jesteście teraz senni, czy niesenni. Za chwilkę ktoś się mocno obudzi. Za chwilkę ktoś najprawdopodobniej zabierze z tego studia 2000 zł. To jest program na żywo i teraz możesz te pieniądze wygrać. W tym momencie tylko musisz najpierw wybrać ten numer, a najpierw musisz mieć znaleziony zawód bez literki A i nie może to być fryzjer, producent, rolnik, listonosz, ekspedient, konduktor, syndyk i szewc. Czyli tych propozycji na tablicy już mamy, uwaga, uwaga, 8. Może 9 pomysł? A tak jakoś, niech będzie na przykład 9. Szybciutko, jedna osoba. 9 zawód strzałem w 10, co? Zawód bez A. Zawód bez A, no jeszcze jest jeden zawód. No jeden zawód jeszcze jest na pewno. Ja już teraz nie wiem, jaki jeszcze zawód my wymyśliliśmy, czy wy powiedzieliście już wszystkie zawody, które my żeśmy znaleźli, czy jeszcze o jakimś pomyśleliśmy wcześniej. W każdym razie, kochani, jeszcze jeden zawód jest bez literki A i ten zawód jest zamknięty w mojej kopercie. I wart nawet 2000 zł, to jest najważniejsza informacja. Kto sięgnie po te pieniądze? One są na wyciągnięcie ręki, naprawdę, kochani. Tylko trzeba najpierw wybrać ten numer. Ktokolwiek? O, dzień dobry, jest telefon. Witam serdecznie. Halo. Dzień dobry, witam. Zawód bez literki A, poproszę. Halo? Słucham. Dzień dobry, witam panią. Zawód bez A, poproszę. Przepraszam, jak? Odpowiedź do zagadki naszej. Zawód bez A? Elektryk. Elektryk, dobry pomysł. Dobry, nie. Nie był chyba, bo reżyser mój wymyślony na poczekaniu. Elektryk, mnie się wydaje, że nie, bo tam chyba ja słyszałam jakieś dziecko. Ja słyszałam pracę zespołową i jakieś dziecko powiedziało, prawda, już jesteśmy w studio. Bardzo dobrze, brawa dla ciebie, bo tak, byliście już w studio, dokładnie. I słuchajcie, jak tylko słyszycie mój głos w słuchawce telefonu, wysłuchajcie mnie w słuchawce telefonu, a nie w telewizorze. I jak tylko słyszycie mój głos w słuchawce telefonu, od razu błyskawicznie wypowiadajcie zawód. Elektryk, bo ja też nie mogę za długo czekać. Reżyser potem każe mi odliczać 3, 2, 1 i robi się taka nieprzyjemna sytuacja, jeżeli nie mogę zapisać waszej propozycji na tablicy, ale wszystko się skończyło dobrze. Zapraszam panią ponownie do wybrania numeru tutaj do mnie, do studia. Sama pani widzi, że do studia łatwo można się dostać. Elektryk to jest bardzo dobry pomysł. Dlaczego? Bo elektryk jest zawodem popularnym. Mamy do czynienia z elektrykami. Ktoś z naszej rodziny, z naszych znajomych może pracować jako elektryk i podobnie jest z zawodem z mojej koperty. Szybciutko powiem, które zawody najbardziej mi się podobają, czyli te, które są najbardziej popularne, wymieniam. Elektryk, szef, konduktor, ekspedient, listonosz i fryzjer. Najbardziej popularne i takie, z którymi mamy do czynienia na co dzień, prawda? Kto ma jeszcze jeden pomysł? Kto pomyślał o jeszcze jednym zawodzie? Czekam, kochani. 2000 nawet dla jednej osoby. Kto to będzie? No? Kto zarobi te pieniądze? Ktoś, kto wybiera numer? Jest ktoś przed telewizorem, kto wybiera teraz numer? Kto pomyślał o jeszcze jakimś zawodzie bez A? Moi drodzy, naprawdę zagadka nie jest prosta na tym etapie, bo trzeba już pokombinować, trzeba poszukać, pogłówkować. Tylko nie kombinujcie za bardzo, dobrze? Bo jak zaczniecie kombinować, nawet ten syndyk, to jest moim zdaniem za skomplikowany zawód. Nawet ten producent, bym powiedziała. Ktoś ma pomysł? Jeszcze jeden zawód, jeszcze jedna propozycja. Zawód bez A, moi drodzy. No szybciutko, to jest program na żywo, szybciutko musimy sobie z tą zagadką poradzić. Jedna sprytna osoba. No i kto to będzie? Kto? Ojejku, jak ja bym chciała do was zadzwonić. Ja wiem, że jest przed telewizorem ktoś, kto myśli o tym zawodzie. Wybierz ten numer, no nie mogę do ciebie zadzwonić. Musisz ty wybrać ten numer. Ale za momencik naprawdę nie będziesz żałował. Za moment możesz być bogatszy o 2000 nawet. Czy jest przed telewizorem jedna osoba, która myśli o jakimś innym zawodzie niż fryzjer, producent, rolnik, listonosz, ekspedient, konduktor, syndyk, szewc i elektryk? Bardzo fajne propozycje mam na tablicy, ale brakuje mi jeszcze jednej. Może ten strzał w 10 i 10 pomysł okaże się właśnie tym, na co dzisiaj czekam. Za chwilkę komuś 2000 zł oddam najprawdopodobniej. Kto wybiera numer? 704, 304, 304. Uwaga, kochani, czekam tutaj na was. Jedna osoba. Kto?
ale znowu się zrobiła ładna pogoda i znowu mnie to zaniepokoiło. Jeszcze rano było tak nieciekawie, a po południu zaczęło się już robić ładnie, prawda? I sobie myślę, znowu nie będzie moich kochanych widzów przed telewizorami. No właśnie, to jest problem z tą ładną pogodą. Nie no, oczywiście, wygłupiam się, lubię ładną pogodę. Dobra, ja poproszę reżysera, bo właśnie ta pogoda jest taka ładna, więc widzów nam znowu wygoniło to słoneczko. To ja poproszę cię o 4000 zł, żeby nagrodzić takie osoby, które są przed telewizorami. No, szczególnie skoro dajesz ostatni moment zagadki. 4000 poproszę. Wiem, czekamy na ostatnie propozycje widzów, ale teraz chcę od ciebie 4000. Brawa! Brawa dla reżysera, 4000 zł, moi drodzy, i ostatnie telefony. Kto ma jeszcze jeden pomysł, to teraz szybciutko sprawdza. Zachęcam cię naprawdę, bo garstka jest tych zawodów. W tej chwili to ja już nie wiem, jaki jeszcze został. Ja już myślę tylko o tym zawodzie z koperty, więc może ty też o tym zawodzie właśnie teraz myślisz. Sprawdź swój pomysł, 4000 zł za chwilkę możesz wygrać. Dokładnie, tutaj, za chwilkę mogę powiedzieć, tadam, brawa, 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 wygrałeś 4000. Tylko musisz wybrać ten numer. Nie ma innej możliwości, żeby wpaść tutaj do mnie do studia. Czekam. Kto? No kto to będzie? Kochani, no ja już chcę tę kopertę ściągać. A za chwilkę będę musiała ściągnąć. Kochani, no co ja mogę wam podpowiedzieć? No z tym zawodem macie do czynienia. To nie jest syndyk na przykład, czy jakiś inny wyszukany zawód, z którym do czynienia nie macie. To jest zawód taki jak elektryk, jak szewc, jak konduktor, ekspedient, listonosz czy fryzjer, czyli zawód, z którym macie do czynienia na co dzień. Codziennie możesz się zetknąć. Ja nie mówię, że codziennie chodzisz do szewca czy do fryzjera, no ale mijasz, prawda? Czy jakieś salony fryzjerskie, zakłady szewskie. No mijasz te miejsca. Także możesz codziennie się zetknąć. Możesz mieć w gronie swoich znajomych fryzjera, szewca, elektryka, ekspedienta, listonosza. No więc tak samo jest ze zawodem z mojej koperty. No bardziej wam nie mogę jakoś podpowiedzieć. No i pamiętajcie, że główna zasada jest taka, że ten zawód, który jest w kopercie, nie może mieć literki A. Tak samo jak te wszystkie zawody, które tutaj już, kochani, wymieniliście. I to jest chyba taki główny powód, dlaczego tak rzadko słyszę dzisiaj telefony, no bo tych zawodów jest naprawdę bardzo mało, do tego garstka osób przed telewizorem, to dlatego jest problem z zagadką, bo tak naprawdę tę zagadkę powinniśmy już kończyć. Zresztą reżyser napisał nam, że to jest ostatni moment, przekazał mi jeszcze taką informację, żebym wam powiedziała, że to są ostatnie telefony, na które czekamy. No i ja tylko mogę wam powiedzieć, no tak, czekamy na ostatnie telefony. Jeżeli jest ktoś z państwa przed telewizorem, kto chce przekazać mi jeszcze jakąś swoją propozycję, to teraz zapraszam, bo za momencik będzie za późno. To jest moment, kiedy możesz mi przekazać swój pomysł. Duża szansa, że ten pomysł będzie tutaj w mojej kopercie. Czy jest przed telewizorem jedna osoba, która pomyślała o jakimś innym zawodzie niż któryś z tych, które już na tablicy są zapisane? Czekam. Zaraz to się wszystko powinno udać. No i się na pewno uda. Ja jestem spokojna. Uda się, na pewno. To jest popularny zawód. To nie jest zawód jakiś wyszukany, tak jak na przykład właśnie syndyk. Gdybyśmy mieli taki zawód jak syndyk w kopercie, to mogłabym się obawiać, chociaż pan udzielił odpowiedzi, prawda? Także też nie ma tutaj żadnej reguły. Najważniejsze to jest wyłowić ten zawód. Jak już wyłowisz jakiś zawód bez literki A na tym etapie, to już jest bardzo duża szansa. To jest 90% szans, że ten zawód jest w naszej kopercie. Jeżeli uda ci się taki zawód znaleźć. Jest jedna osoba, która ma ten zawód, która jest gotowa, żeby przekazać mi swój pomysł. No, czekam. I jedna osoba. No, szybciutko, jedna osoba jest mi potrzebna. Nie szukam tutaj tłumów. Ja wiem, że dzisiaj nie ma zbyt wielu osób przed telewizorami. Zdaję sobie z tego sprawę, że to słoneczko wygoniło widzów. Nawet tych, którzy nie poszli dzisiaj do pracy, to stwierdzili, ojejku, jakie ładne słońce wyszło, a co tam będę oglądał program, wychodzę z domu. Normalne, kochani, normalne to jest. Ja już jestem z tym pogodzona, że tak się dzieje w te piękne, słoneczne miesiące. No ale ktoś tam przed telewizorem, najważniejsze, że jest. I teraz fajnie, żeby ktoś, kto jest przed telewizorem, zarobił sobie pieniądze. Jest jedna osoba? No, szybciutko. Czekamy.
Kochani, tak naprawdę czekam na jedną osobę z jednym dobrym pomysłem. O jakim zawodzie zapomnieliśmy? Nawet 4000 zł mam do oddania. Tego naprawdę musi ktoś sobie przypomnieć, no musi ktoś skojarzyć. Jedna sprytna osoba. Spójrzcie na te zawody, które mam na tablicy. Najlepsze propozycje: fryzjer, listonosz, ekspedient, konduktor, szewc i elektryk. Czyli to są zawody, z którymi możemy mieć do czynienia na co dzień, które znamy, które mogą wykonywać nasi znajomi, nasi najbliżsi. No i taki sam zawód mam w kopercie, też bez literki A. Ale to dobrze z drugiej strony, kochani, że ten zawód nie ma litery A, bo gdyby ten zawód miał literkę A, to moglibyśmy tak strzelać w nieskończoność. No zobaczcie, z tą literą A to jest piekarz, lekarz, weterynarz, kucharz. Masa tych zawodów jest. Informatyk z literką A, a bez litery A jest ich bardzo mało. No sam fakt, że ja tak długo czekam za każdym razem na telefon. Elektryk, szewc. Bardzo dobre dwie ostatnie propozycje miałam. Czy jest przed telewizorem jeszcze jedna osoba, która pomyślała o jakimś innym zawodzie? Czekam. No szybciutko, jedna sprytna osoba jest mi potrzebna. Wybierz numer. Pomyślałeś o jeszcze jakimś zawodzie? Dzwoń. Ostatnia szansa. Halo? Kelner. Nie ma A. Rzeczywiście bardzo dobry pomysł. Zapisuję szybciutko, bo jeszcze nie kelner, ale... Ale dobrze. Ale dobrze, dobrze pani z tym kelnerem pokombinowała. Naprawdę, świetny pomysł ten kelner. Bardzo dobry. Kończymy, kochani. No. Jedna osoba. Czekamy. No kto? Kto pomyślał o innym zawodzie niż kelner? Bardzo długo czekałam na tę odpowiedź kelner, ale skoro już tego kelnera mamy, to teraz ja muszę usłyszeć odpowiedź z koperty. Kelner to jest też popularny zawód. Też mamy w gronie swoich znajomych osoby, które wykonują zawód kelnera. Codziennie możemy się natknąć na kelnera. Nawet jeżeli nie wchodzimy akurat danego dnia do jakiejś restauracji, no to mijamy różne knajpki, restauracje po drodze, idąc na spotkanie jakieś czy do pracy. No i właśnie tam siedzą sobie kelnerzy, raczej stoją i pracują. No więc możemy się zawsze natknąć na osobę wykonującą zawód kelnera. Ale nie kelner dzisiaj w kopercie. W kopercie mam inny zawód, ale tak samo popularny właśnie jak kelner, jak elektryk, jak szewc, konduktor, ekspedient, listonosz i fryzjer. Kochani, jesteśmy na bardzo dobrym tropie i powiem tak, jesteśmy na finiszu naszej zagadki. Musimy być na finiszu, bo reżyser powiedział, że czekamy na ostatnie propozycje. Także jeżeli ktoś ma teraz jeszcze jeden pomysł, to zapraszam szybciutko tutaj do mnie do studia. Razem wybierzmy numer 7 0 4 3 0 4 3 0 4. Uwaga! O jakim zawodzie zapomnieliśmy? No o jednym jeszcze zawodzie, też bez literki A, też popularnym, też zawodzie, który może wykonywać twój znajomy. Zawodzie, z którym mamy styczność na co dzień. Tak jak możemy mieć z zawodem fryzjera, kelnera, szewca. No nie wiedzą ludzie. Wiesz, znają ten zawód, tylko ciężko jest po prostu ten zawód wyłowić, prawda, kochani? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam panią serdecznie. Zawód bez literki A, poproszę. Górnik. Górnik, dobry pomysł. Jeszcze co prawda nie z koperty, ale zawód górnika jak najbardziej. Z tym, że zawód górnika raczej nie jest zawodem, z którym teraz tak sobie myślę, no bo jest to popularny zawód rzeczywiście, ale nie jest to zawód, z którym mamy styczność na co dzień, no chyba, że mieszkamy w rejonie na Śląsku, prawda? No to wtedy rzeczywiście z zawodem górnika mamy do czynienia na co dzień, ale na przykład tutaj w centralnej Polsce, no to raczej nie. A ja tu specjalnie stoję, żeby nie było widać tej dziesiątki. Co, o co ci chodzi? Mam się przesunąć, tak?
Dobra, przesunę się, bo on potem i tak skończy zagadkę, a widzowie będą mieli do mnie pretensje. Kochani, kończymy zagadkę. Ostatnie chwile na sprawdzenie swojego pomysłu. Górnik to jest dobry pomysł, ale bardziej na przykład mi się podoba zawód kelnera. Wiecie dlaczego? Bo z górnikiem raczej nie mamy do czynienia z tym zawodem na co dzień. Rozumiecie, o czym ja mówię? Jeżeli mieszkamy na Śląsku, to tak. A z tym zawodem, który mam tutaj w kopercie, możemy się spotkać, mamy do czynienia niezależnie od tego, w jakim rejonie Polski mieszkamy. No właśnie takie z zawodem na przykład kelnera, czy elektryka, czy szewca, a z zawodem górnika nie do końca. Także dlatego lepszy pomysł kelner, elektryk, szewc, ekspedient, konduktor, listonosz i fryzjer niż górnik. 9 chwil. Jeszcze jeden pomysł, uda się. Kochani, szybciutko, mamy mało czasu, te chwilki bardzo szybko nam doskonale, wiecie, że zlatują, także czekam na ostatnie propozycje. Kto się wyrobi, ten się wyrobi. Kto się nie wyrobi, będzie żałował po prostu. No chyba, że nie masz pomysłu, no to poczekaj na kolejne zagadki. Mogą być przed telewizorem osoby, które nie mają pomysłu, bo tych zawodów już troszkę jest, a tych zawodów bez literki A jest garstka, także mogą być przed telewizorem osoby, które nie mają pomysłu. Zapraszam wtedy do kolejnych zagadek, ale ktoś jest, dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Zawód bez literki A, poproszę. Krupier. Za trudne. Ale dobry pomysł. Ale krupier. Za trudny, bo tak. No nie wiem, czy jest wiele osób wykonujących zawód krupiera, ale brawa dla pani, że pani znalazła ten zawód. Tylko ja wam staram się podpowiadać. Słuchajcie uważnie moich wskazówek, kochani. Krupier. Też z zawodem krupiera to raczej mamy do czynienia w dużych miastach, prawda? No bo te wszystkie jakieś kasyna, salony gier, no to są w większych miastach. A z moim zawodem z koperty zetkniecie się wszędzie, tak samo jak z zawodem kelnera, czy elektryka, czy szewca, czy listonosza. No w każdej miejscowości jest listonosz, czy to wieś, czy mała miejscowość, czy duża miejscowość. Jeżeli chodzi o krupiera, to tylko w większych miastach raczej. No tak mi się wydaje, że te wszystkie kasyna to są tylko właśnie w większych miastach. Z zawodem górnika na Śląsku się zetkniemy, a z moim zawodem zetkniemy się wszędzie, niezależnie od tego, w jakim regionie Polski mieszkacie. Tak samo jak ze zawodem kelnera, elektryka, szewca. Ale bardzo dobrze, że pani ten pomysł sprawdziła, bo też dzięki temu pomysłowi mogłam już coś wam powiedzieć, bo od razu każdy pomysł nasuwa mi jakieś tam podpowiedzi, jakieś wskazówki, które mogę wam udzielać. 8 chwil, kochani, zostało. Teraz no muszę się pospieszyć z tym udzielaniem wskazówek, bo 8 chwil nam zostało, ale no, już więcej nie wiem, co mogę wam powiedzieć. Szybciutko czekam na jeszcze jeden pomysł. Może teraz się uda. Jaki to może być zawód? Jaki zawód mogę mieć w kopercie? 8 chwil mamy. Uwaga. 7, 0, 4, 3, 0, 4, 3, 0, 4. Jeszcze jedna osoba na pewno zdąży. Czekamy. No. Uwaga. Osiem chwil nam zostało. I 4000 nawet. Jaki przyszedł zawód wam do głowy jeszcze? Pamiętajcie tylko, że on nie może mieć literki A. I pamiętajcie, że ten zawód wykonujemy niezależnie od tego, gdzie mieszkamy. Czy na Śląsku, czy w Małopolsce, czy na Pomorzu, czy w Polsce Centralnej. Nie tak jak z zawodem górnika. Nie tak jak z zawodem krupiera. 7, uwaga! Kto tu wpada? Szybciutko, bo nie mamy czasu, kochani. Ostatnie osoby zdążą sprawdzić swój pomysł, a duża szansa, że właśnie ty masz przygotowany zawód, który mamy w kopercie i możesz wygrać 4000 nawet. Ale nie odliczaj tak szybko. Musimy. Taki mamy klimat. No dobrze, ja rozumiem, że chcesz wszystkie zagadki zrealizować, które na dzisiaj przygotowałeś, ale tutaj mamy 4000 zł. Dobra, może kogoś te odliczanie zmobilizuje, może kogoś jakoś te chwilki tak docisną do tego, że zdecyduje się wybrać numer. Kochani, za 6 chwil będzie za późno i jeżeli nie podejmiesz tej decyzji, a okaże się, że zawód w kopercie był tym zawodem, o którym ty myślisz, to będziesz bardzo żałował, bo naprawdę jesteś na bardzo dobrej drodze do wygrania 4000 zł, pod warunkiem, że myślisz o jakimś nowym zawodzie bez literki A. Zawodzie popularnym, zawodzie, z którym można mieć styczność na co dzień, o zawodzie, który mogą wykonywać twoi znajomi,
które można wykonywać niezależnie od tego, gdzie się mieszka, czy w dużym mieście, czy w małym miasteczku, czy na wsi. Kochani, wszędzie znajdziecie osobę, która wykonuje ten zawód. Czy jest przed telewizorem osoba, która tam pomyślała o czymś jeszcze fajnym? No kochani, no troszeczkę taka zabawa jak w kalambury nam się zaczyna robić. Coraz więcej tych podpowiedzi, coraz więcej tych wskazówek, ale mam nadzieję, że komuś te wskazówki za chwilkę pomogą. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią serdecznie. Jaka jest odpowiedź do naszej zagadki? Monter. Monter? No dobry pomysł. Monter. Kochani, mamy 5 chwil. Uwaga. Czekam. To już ostatnie pomysły. Nie wiem, czy to jest czas na szukanie tego zawodu, czy to jest raczej czas na wybieranie numeru. Jeżeli macie pomysł, szybciutko wybierzcie numer. Jedna osoba. Czekam. Jeszcze zdążysz. Jeszcze trwa odliczanie, także jeszcze zdążysz tutaj do nas do studia wpaść. Czekamy. Ostatni dzwonek. Uwaga, 4 chwile. Kochani, nie chcę wam już przeszkadzać. Czekam teraz na ostatni prawdopodobnie pomysł. Jeszcze ktoś zdąży. Jeżeli masz teraz propozycję, dzwoń. 7-0-4-3-0-4-3-0-4. Uwaga. Kto? Kto tu wpadnie? Jedna sprytna osoba. Teraz. No kochani, musicie się pospieszyć. Chyba, że nie ma osoby, która ma nowy pomysł, no to niech nie wybiera taka osoba numeru, ale jeżeli jest chociaż jedna taka osoba przed telewizorem, która pomyślała o jeszcze jakimś zawodzie bez literki A, to ma ostatnie 3 chwile na to, żeby podzielić się ze mną tą propozycją, tym pomysłem nowym. Możesz być bogatszy o 4000 zł, za chwilkę mogę ci te pieniądze wręczyć, tylko najpierw muszę usłyszeć twój pomysł. Ja nie wiem, czy jest przed telewizorem ktoś, kto ma jeszcze jeden zawód bez A wymyślony. Może nie ma takiej osoby, ale jeszcze przez 3 chwile poczekam. Uwaga. 704-304-304. Kto tu wpadnie? No. Ktoś, mam nadzieję, że za chwilkę się bardzo ucieszę. No nie wiem, czy ktoś jest przed telewizorem w ogóle, kto ma nowy zawód. 3 chwile jeszcze, no. Już tylko 2. Kochani, 2 chwilki mamy. Bardzo mało czasu. Ale chyba jest zwycięzca. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana serdecznie. Zawód bez literki A, poproszę. Proszę. Zawód bez litery A, poproszę. Zdun. Za trudne, powiem tak, że za trudne. W porównaniu z kelnerem, elektrykiem, szewcem. Poza tym zduna, no to ja ostatnio nie widziałam zduna. To jest taki raczej zawód na wymarciu. Szkoda, no ale niestety, no może kiedyś ten zawód powróci do łask. Kochani, no szansa jeszcze jest. Ostatnia szansa i chyba ostatnia osoba ma szansę teraz sprawdzić swój pomysł. Więc kto pierwszy, ten lepszy. Ktoś, kto ma jeszcze jedną propozycję, to teraz musi się wyrobić w ciągu tej ostatniej chwilki, bo za moment tutaj pojawi się zero i ja nie będę miała już czasu wysłuchać waszych odpowiedzi. No, jeszcze teraz jest szansa. Jeszcze reżyser nie wyświetlił rozwiązania, jeszcze nie każe mi ściągać koperty, także jest ostatnia szansa dla jednej osoby, jednej sprytnej osoby, która ma pomysł na rozwiązanie tej zagadki. Kto to będzie?
Kto mi poda jeszcze jedną propozycję, kochani? Ale szybciutko, bo naprawdę musimy się sprężać, bo czasu jest bardzo mało i ta zagadka rozgrzewkowa przeciągnęła nam się za bardzo. Ona nam się nie może już dłużej rozciągnąć w czasie. Musimy tę zagadkę w ciągu tego ostatniego momentu zakończyć. No, mam nadzieję, że ktoś przy okazji tej zagadki zarobi sobie te pieniądze, ale jeżeli nie, no to reżyser będzie musiał za chwilkę wyświetlić, kochani, rozwiązanie. Czekam, jedna sprytna osoba. Kto to będzie? Uwaga. Czekamy. No. Mamy zero, uwaga. Jedna osoba? Kochani, kończymy. Strzał w dziesiątkę teraz. Jedna sprytna osoba. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, komornik. No takim głosem pan powiedział, to nawet właśnie bym powiedziała, że komornika. Troszkę się tak wystraszyłam nawet. Powiem tak, jeszcze nie. Komornik. Ale to jest, powiem panu, że bardzo dobry pomysł, ale już szybciutko mówię dlaczego. Ja podkreślę takie... najlepsze propozycje. Bo poproszę cię o dogrywaczkę. Dobrze, nie pokazuj teraz rozwiązania. Robimy dogrywkę. I to wszystko. Komornik, krupier, kelner, konduktor. Uwaga, mój zawód z koperty też zaczyna się na literę K. Kto skojarzy, o jakim zawodzie zapomnieliśmy? Nie konduktor, nie kelner, nie krupier i nie komornik. No musiałam tutaj wymóc na reżyserze tę pierwszą literę, bo chcę tę dogrywkę zrobić. Właśnie dlatego też tak sobie pomyślałam, jak tu podpowiedzieć. Ja tutaj właśnie tym pomysłem komornika pan mi podpowiedział, jak mam podpowiedzieć wam, no że też mój zawód z koperty jest właśnie na literkę K. No a jest też dużo popularniejszy niż zawód komornika. Czekamy, moment. Jeszcze chwilkę daję na zastanowienie. Zastanawiamy się, kombinujemy. Kochani, pamiętajcie, że najważniejsza zasada tej zagadki jest nie taka, że to jest na literkę K, tylko to, że zawód musi być bez litery A. No ale jeżeli ktoś jest przed telewizorem i ma ten zawód na K bez literki A, to jest ogromne prawdopodobieństwo, że jest jedyną osobą, która taki zawód znalazła, bo słuchajcie, trzeba ten zawód wyłowić i wtedy, jak już ten zawód wyłowić, musisz jak najszybciej trafić tutaj do mnie do studia. Jak to zrobić? Już mówię, musisz wybrać ten numer, który widoczny jest tutaj na dole ekranu. 7043304304. Jedna osoba, uwaga! No tak teraz sobie myślę, pierwsze zawody, które przychodzą mi do głowy na K, kardiolog, tak? No ma literkę A. Kucharz ma literkę A. No dokładnie, no. No tak, kelner, no może kelnerka, no ale też ma literkę A. Dobra, już nie będę was sugerować i wymieniać wam jakichś innych zawodów, bo tutaj każde wymienienie kolejnego zawodu przeze mnie może spowodować, że będziecie zasugerowani jakąś moją propozycją. Także pomyślcie o jeszcze jednym zawodzie bez literki A, który rozpoczyna się na literę K. Nie jest to konduktor, nie jest to kelner, nie jest to krupier i nie jest to komornik. W takim razie o jakim jeszcze jednym zawodzie, moi drodzy, zapomnieliśmy? Dużo popularniejszy zawód niż komornik. Z tym zawodem komornika, no to nie życzyłabym nikomu mieć styczności.
A może pan sobie powiedział ten zawód komornika? To ma pan jakiś inny pomysł? Tylko proszę pamiętać, że szukamy na literkę K, już teraz wiemy. No i bez litery A ten zawód musi być. Jedna osoba jeszcze. Szybciutko. Czekamy. Do wygrania 4000 nawet. Uwaga. Kto? Kto tu wpada? Jedna osoba. Czekam. Jedna sprytna osoba. Kto to będzie? Kto ma pomysł? Na literę K. Pamiętajcie tylko, że cztery zawody nam odpadają. Nie może to być konduktor, nie może to być komornik, krupier i kelner, ale mój zawód z koperty jest tak samo popularny jak kelner, jak konduktor. Też nie ma litery A. Też możesz mieć z tym zawodem do czynienia na co dzień. Z zawodem komornika nie mówiłabym, że każdy ma do czynienia na co dzień z tym zawodem. No przecież, kochani. Czy z zawodem krupiera. A z zawodem kelnera i z zawodem konduktora jak najbardziej. I tak samo z zawodem z mojej koperty. Daj ludziom jeszcze moment, daj ludziom pomyśleć. Sekundkę. To nie jest proste. Teraz wyobraź sobie, że nie znasz tego zawodu, nie wiesz, jaki tutaj zawód, na przykład ja włożyłam do koperty i ty nie masz pojęcia. Myślisz, żebyś wyłowił akurat ten zawód, skoro już tylko jeden taki zawód nam został? Kochani, jaki pomysł mamy? No. Co tu zapisać? No? Czekam. Słuchaj, ja nie wiem, czy jest jeszcze coś oprócz tego, co mamy w kopercie, ale wiesz co, nawet jeżeli się okaże na przykład, że jest, że ktoś wymyśli, no nie wiesz, może na przykład jest jakiś zawód. No tak jak na przykład ciężko jest komuś wyłowić ten zawód, to może tobie jest ciężko nie wyłowić ten jeszcze jakiś zawód. Zapłaćmy może nagrodę pocieszenia, żeby każdy już teraz wygrywał pieniądze. Co możemy tak zrobić? Kochani, 50 zł płacę za każdy nowy pomysł. 50 zł. Czy jest przed telewizorem osoba, która pomyślała o jakimś innym zawodzie bez literki A, który też już rozpoczyna się na literkę K? Kochani, każdy teraz wygrywa kasę, ale oczywiście, jeżeli będziesz miał nowy pomysł, nie wypowiesz jeszcze raz zawodu konduktora, kelnera, krupiera czy komornika. Każdy nowy pomysł, zawód na literkę K, który będzie bez litery A, nagradzam sumą 50 zł, a jeżeli będzie to zawód z koperty, to walczymy nawet o 4000 zł. Kochani, najprzyjemniejszy moment moim zdaniem tej zagadki właśnie w tym momencie się rozpoczął. Czy jest przed telewizorem osoba, która ma pomysł na jeszcze jeden zawód na literkę K? Bez litery A oczywiście. Czekam. Moment, sekundkę, ktoś na chwilkę, na pewno ktoś za moment znajdzie. Daj się ludziom zastanowić, daj ludziom pomyśleć. Poza tym jest taka godzina, że jest naprawdę mało osób przed telewizorem. No zbliża się godzina 17, no to teraz dopiero ludzie wracają do domów. Daj ludziom wygrać te pieniądze, daj ludziom się zastanowić. Teraz jest ta nagroda pocieszenia, no to niech ktoś sobie zarobi tę kasę. Kochani, każdy teraz wygra pieniądze. Każdy, kto tutaj do mnie wpadnie do studia z nowym pomysłem, zarobi pieniądze. Na literę K musi to być zawód. Bez literki A w środku.
To najważniejsza zasada. Jeżeli taki zawód wymyślisz, obojętne jak zarobisz pieniądze, na pewno wygrasz 50 zł, a duże szanse, że zarobisz nawet 4000, no bo kochani, chyba został już ten jeden zawód, który mam w kopercie, ale jakby tak no dmuchać po prostu na zimne, no wolę zapłacić się 50 zł w nagrodę pocieszenia, dać taką propozycję, bo może ktoś z was wyłowi jeszcze jeden taki zawód. No nie wiem, kochani, no może się tak okazać, więc chciałabym, żeby w tym momencie każdy, kto tutaj do mnie wpadnie, kto się z nami bawi, kto szuka tego zawodu, zarobił sobie pieniądze, także 50 zł masz na pewno. Tylko musisz jeszcze wybrać ten numer 704-304-304. Uwaga, czekamy. Jedna osoba. Kto tu do mnie wpadnie? Szybciutko. No, kochani, czekam. Doskonale znacie ten zawód. Pięćdziesiąt złotych czy 4000 nawet. Czy jest ktoś przed telewizorem, kto wyłowił jeszcze ten jeden zawód na literkę K bez literki A w nazwie? Halo, jest telefon, dzień dobry. Dzień dobry, Kolporter. Witam. Jeszcze raz? Kolporter. Kolporter za 50 zł, ale w porównaniu z moim zawodem to jest zbyt skomplikowane. Ale oczywiście zawód kolportera zapisuje i wygrywa pani 50 zł, także gratuluję pani serdecznie, ale mówię, w porównaniu z zawodem z mojej koperty to jest za trudne. Kolporter. No dobra, to czekamy na jeszcze jeden pomysł. 50 zł pani w każdym razie zarobiła. Kochani, czy wszyscy pomyśleli o kolporterze, czy ktoś pomyślał o jakimś jeszcze jednym zawodzie? Bo ja o tym kolporterze powiem wam, że nie pomyślałam, także dobrze, że zaproponowałam tę nagrodę pocieszenia, że ta nagroda pocieszenia już w naszym programie obowiązuje, także teraz każdy, tak jak powiedziałam, wygrywa tutaj pieniądze. Czy jest przed telewizorem jeszcze jedna osoba, która ma pomysł? Czekam. Uwaga! 704-304-304. Do wygrania nawet 4000 zł. I uwaga! Szukamy zawodu bez literki A, rozpoczynającego się literą K. Czekam! Jedna osoba! Kto to będzie? Uwaga. Szybciutko. Nie kolporter, nie komornik, nie krupier, nie kelner i nie konduktor. Najlepsze odpowiedzi z tych, które teraz wyczytałam, to konduktor i kelner. Dlaczego? Bo są najbardziej popularnymi zawodami. Powiedziałam, że mamy do czynienia z tymi zawodami na co dzień. No, kolporter, no niby też, ale z drugiej strony w porównaniu z tym, co mam w kopercie, to ten kolporter naprawdę jest przekombinowany. Uwierzcie mi. Moi drodzy, komornik, nie mówiłabym, że macie do czynienia na co dzień z tym zawodem. No, kochani. Krupier, no tak samo. A kelner i konduktor jak najbardziej. Ale z jakim zawodem jeszcze? Czekam. 4000 teraz czy 50 zł? Pamiętajcie, że nagroda pocieszenia 50 zł jest, także w każdej chwili ktoś na pewno może zarobić pieniądze. Jak tylko usłyszę telefon i nowy pomysł, to pieniądze wygrywasz na pewno. Wygrasz albo 50 zł, albo nawet 4000. Wszystko już zależy od tego, jaki pomysł podasz. I ja sądzę, że już 4000 komuś będę mogła wręczyć, ale... Któż to wie, no może wyłowicie jeszcze jakiś zawód. Dobrze, że zaproponowałam nagrodę pocieszenia, bo pani powiedziała kolporter i dzięki temu, że ta nagroda pocieszenia tutaj jest, to pani wygrała 50 zł, a tak
No, nie wygrałaby pani pieniędzy, tak? 50 zł jest, także obojętnie o jakim zawodzie myślicie, byleby był na literkę K i nie miał w swojej nazwie litery A, zarobicie pieniądze. 50 zł na pewno. Szybciutko, kochani, kto tu wpada? Czekam. No i? Ktokolwiek? Ktoś ma jeszcze jeden pomysł? Moi drodzy, bo też nie mamy za dużo czasu. To jest dogrywka. Reżyser się jeszcze zgodził na jedną dogrywkę, ale teraz ja muszę usłyszeć odpowiedź z koperty. Kto ma jeszcze jeden pomysł? Kto ma jeszcze jeden zawód na literkę K bez litery A? Szybciutko, moi drodzy. Nie kolporter, nie komornik, nie krupier, nie kelner i nie konduktor. Najlepsze pomysły konduktor i kelner. O czym zapomnieliśmy? O jakim zawodzie? Tak samo popularnym właśnie jak konduktor, jak kelner. Czekam. Kochani, znacie ten zawód. Mieliście z tym zawodem do czynienia. No, z zawodem komornika mam nadzieję, że nikt, kto teraz ogląda nasz program, nie miał do czynienia. Z zawodem krupiera. No, chyba też bym nie radziła. Kolporter tak, no ale samo to słowo kolporter i ta nazwa jest moim zdaniem zbyt skomplikowana w porównaniu z tym, co mam w kopercie. Do 17 możemy poczekać. Która jest godzina? A, tutaj wyświetliłeś zegar. 5 minut. No dobra, słuchajcie, moi drodzy, jeszcze 5 minut mamy czasu. Ale jeżeli ktoś ma nowy zawód na literkę K bez litery A w nazwie, to naprawdę bym na waszym miejscu nie czekała. Wybierajcie numer teraz, macie 4,5 minuty, więc nie czekajcie do godziny 17. Teraz zapraszam do studia przygotowaną osobę. Ale tylko pod warunkiem, że masz nowy pomysł, że masz zawód znaleziony na literkę K, sprawdziłeś dokładnie, że w tej nazwie nie ma litery A. Jeżeli coś takiego jest, nie jest to konduktor, nie jest to kelner, krupier, komornik i kolporter, to dzwoń. Masz 4 minuty i kilkanaście sekund. Uwaga, czekam. Szesnasta 56. Zostały nam 4 minuty do godziny 17, czyli do czasu, który reżyser wyznaczył. Możemy jeszcze 4 minuty, niecałe już, poczekać na zwycięzcę. Potem reżyser rozwiązuje zagadkę sam, po prostu mówi: Paulina, zrywaj kopertę, pokazuj rozwiązanie. Szkoda by była, bo naprawdę ogromna szkoda. Bo to jest prosty zawód, który mam tutaj w kopercie. Zna go każdy, mieliście z nim do czynienia, więc... Uwaga, mało czasu, 3,5 minuty. Kochani, wybierzmy może razem numer, bo to jest ostatni dzwonek, żeby ten numer wybrać. To już nie jest czas na szukanie tego zawodu, tylko właśnie na wybranie numeru. Mamy 3 minuty i kilkanaście sekund, ja dyktuję numer i czekam na telefon od jednej przygotowanej osoby, która wygra na pewno 50 zł, bo to jest nagroda pocieszenia, ale może wygrać też nawet 4000. Teraz 7, 0, 4, 3, 0, 4, 3, 0, 4, uwaga, kończymy. Dwie i pół minuty, zbliża się godzina 17. Kogo mam pozdrowić? Kogo mam pozdrowić? Bo reżyser mi każe kogoś pozdrowić. A jak panowie mają na imię? Panowie monterzy, tutaj wasz zawód się pojawił. Mieliśmy dzisiaj już monterów w zagadce, a teraz obok naszego reżysera dwóch panów monterów. Jak panowie mają na imię? Nie, a nie zdradzicie, jak macie na imię. No dobrze, w każdym razie pozdrowienia tutaj ode mnie. Dla pana Grzegorza i dla pana Pawła. (Gry)
Słuchajcie, dobrze, bo tutaj panowie zastanawiali się, czy my jesteśmy na żywo, czy nie, więc tutaj musiałam panów pozdrowić bardzo serdecznie. Jeżeli panowie chcą, to możemy tutaj poczekać. O godzinie 18.30 kończymy program. Dobra, słuchajcie, bo ja tutaj nie mogę być zajęta rozmową z panem Grzegorzem i z panem Pawłem, bo ja czekam na zwycięzcę. Moi drodzy, a tutaj czas nam się kończy pomalutku, bo zbliża się godzina 17. Za minutę i 15 sekund, no. Czekamy. Szybciutko, kochani, po raz ostatni wybierzmy razem numer. Zobaczycie, że się uda. 7, 0, 4, 3, 0, 4, 3, 0, 4. Mamy 50 sekund. Jedna sprytna osoba, szybciutko teraz. Uwaga. Czekam teraz na zwycięzcę. Komu będę mogła wręczyć nawet 4000 zł? Oczywiście nagroda pocieszenia 50 zł aktualna, ale ja chcę już komuś wręczyć nawet 4000. Mamy ostatnie 30 kilka sekund i będzie godzina 17. Co to oznacza? Będę musiała pokazać rozwiązanie. Czy wcześniej ktoś wybierze numer i wpadnie tutaj do mnie do studia i poda mi tę odpowiedź? Kochani, 20 kilka sekund i kończymy. Czekam. Uwaga! Ostatnie sekundy. Za chwilkę się wszystko wyjaśni. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uwaga! Słucham. 17. Jaki to zawód? Kochani, szybciutko, ja muszę ten zawód usłyszeć w tej chwili. No i ostatni moment. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam panią. Jaki zawód ma pani dla nas? Konwojent. Za trudne, ale wygrywa pani 50 zł, bo powiedziałam, że nagroda pocieszenia dla każdej osoby, która wymyśli nowy zawód. Brawa. Brawa dla pani. Zapisuję. Nie, no ale czekamy, w ogóle reżyserka, nawet nie waż mi się pokazywać rozwiązania. Spodziewałeś się odpowiedzi konwojer? Bo ja bym się w życiu nie spodziewała tej odpowiedzi. W porównaniu z tym, co mam tutaj w kopercie, ojku, teraz zamazałam te 50 zł, chciałam tutaj, reżyser mówi, żebym całość zapisała. No dobra, mam nadzieję, bo ja nie chciałam tej 50 tutaj zamazywać. Dobra, kochani, mam nadzieję, że widać, że 50 zł. Dwie panie wygrały, nie konwojent. Ja nie wiem, skąd takie trudne te słowa. Słuchajcie, no ale po prostu kwestia jest taka, że zagadka jest po prostu bardzo trudna, bo teraz ciężko jest wyłowić ten jeden zawód. Już ludzie wymyślają nie wiadomo jakie te zawody. Słuchajcie, no ten zawód, który mam w kopercie, cały czas powtarzam, że jest zawodem, z którym każdy z was mógł się zetknąć. Tak samo jak z zawodem kelnera. Tak samo jak z zawodem konduktora, no, z zawodem konwojenta, czy komornika, czy krupiera, no to raczej nie. Słuchajcie moich wskazówek, naprawdę, bo te wskazówki są po to, żeby wam było prościej rozwiązać zagadkę. Jeszcze jedna osoba, bardzo proszę reżysera o jeszcze jedną dogrywkę. No nie spodziewalibyśmy się tej odpowiedzi. Uwaga, jedna osoba, kto ma jeszcze jedną propozycję, jeszcze jeden pomysł, czekam. Jeszcze moment. Kochani, na literkę K pamiętajcie też główna zasada, że ten zawód nie może mieć litery A. Co jeszcze? Konduktor, kelner, krupier, komornik, kolporter, konwojent. Ale coraz gorzej jest, bo coraz bardziej skomplikowane te zawody wymyślacie. A ja mam naprawdę prosty zawód w kopercie, więc nie wiem, dlaczego ja tego zawodu jeszcze nie usłyszałam. Najlepsze zawody na tę literkę K to konduktor i kelner. No i jeszcze właśnie tak samo popularny jest ten zawód, który mam w kopercie. No na pewno dużo popularniejszy niż konwojent, czy komornik, czy krupier. I na pewno więcej osób miało z tym zawodem do czynienia niż z zawodem komornika.
Całe szczęście. No dobra, czekam. Jeszcze jedna osoba. Jeszcze jedna osoba ma szansę za chwilkę być bogatsza nawet o 4000 zł. Kto to będzie? Kto pomyślał o innym zawodzie? No nie sądzę, że wszyscy pomyśleli o konwojencie, ale może inni nie pomyśleli o żadnym zawodzie. Ja wiem, że ciężko jest już teraz znaleźć ten zawód. Teraz to po prostu musi taka lampka się jakaś zapalić, no musi nas olśnić, żebyśmy wyłowili ten zawód. Nie wiem, czy to się uda. No czekamy, czekamy, tak. Jedna sprytna osoba. Zobaczymy, czy komuś się uda. Czekam. Uwaga. Słuchajcie, no w porównaniu z tymi zawodami, za które zapłaciłam 50 zł, ten zawód, który mam w kopercie i ten zawód, który może być wart 4000 zł, jest naprawdę no, banalnie prosty. Jest dużo prostszy niż konwojent czy kolporter. Więc ja naprawdę jestem w szoku, że ja tego zawodu nie usłyszałam. Kochani, no muszę ten zawód usłyszeć teraz. 704-304-304. Uwaga, czekamy. No kto? Jedna sprytna osoba. Prosty zawód. Mieliście z nim do czynienia. No mieliście... No, no, kochani, no macie pewnie w gronie jakichś znajomych osoby wykonujące ten zawód. A konwojent, kolporter, komornik to są tak wyszukane zawody w porównaniu z tym zawodem, który mam w kopercie, że to jest coś niesamowitego. No ale zapłaciłam za te zawody 50 zł. Czy jest przed telewizorem jeszcze jedna osoba, która ma pomysł? Moi drodzy, bo my naprawdę musimy zagadkę kończyć, ale poprosiłam reżysera o dogrywkę, bo tak wyszukany ten zawód teraz usłyszałam w porównaniu z tym moim zawodem, który siedzi sobie w kopercie, który bardziej porównywalny jest do zawodu kelnera czy konduktora niż konwojenta. No bardziej popularny, dużo bardziej popularny. No ale po prostu ja rozumiem, że ciężko jest już teraz o nowy pomysł i wyszukujecie takie już bardziej skomplikowane zawody. Wiesz co, daj 6000 zł, bo ja widzę, że są osoby przed telewizorem, które szukają tego zawodu i niech sobie ktoś zarobi takie porządne pieniądze. Zobaczysz, że za chwilkę ktoś wypowie ten zawód. Ktoś po prostu musi wpaść na pomysł. Uda się. Tylko idźcie tym prostym tropem, typu kelner, typu konduktor, dobrze? A nie konwojent, kolporter. Proste pomysły. Szewc, elektryk, dlatego teraz już wiemy, że szukamy na literkę K. Dlatego właśnie najlepsze to jest kelner i konduktor. Dwie najlepsze propozycje. Dał, brawa, dał 6000 zł reżyser. Więc teraz, jeżeli jest przed telewizorem osoba, która sobie przypomni, o jakim zawodzie zapomnieliśmy, na literkę K, bez litery A w nazwie, ma szansę ta osoba wygrać nawet 6000 zł. Nie konduktor, nie kelner, nie krupier, nie komornik,
nie kolporter i nie konwojent. Czekamy, czekamy szybciutko. Jedna osoba jeszcze. Moment, poczekaj, zaraz się uda, czekamy. To nie jest wcale takie proste teraz wyłowić ten jeden zawód. No skoro jeden, jedyny taki zawód został, to ludzie muszą ten zawód wyłowić, a to nie jest wcale takie proste zadanie. Daj ludziom pomyśleć, daj ludziom się zastanowić. O jakim zawodzie zapomnieliśmy, kochani? No tak samo popularny jak kelner, jak konduktor. Też na literę K i też bez literki A w nazwie. No wypowiadaliście nieraz ten zawód. Za skomplikowany, konwojent, kolporter, nie. Prościej. Kto wybiera numer? Czekamy. Szybciutko, kochani, no to jest dogrywka, to jest ostatnia szansa i za moment niestety będę musiała zakończyć tę zagadkę. No jeżeli się nie uda, to nie mogę w nieskończoność trzymać tej zagadki, bo to miała być zagadka na rozgrzewkę. Ja nie wiem, jakim cudem jeszcze tego zawodu nie wypowiedzieliście. Naprawdę, byłam w szoku i byłam przekonana, że naprawdę z pierwszymi telefonami rozwiążemy tę zagadkę. Halo, dzień dobry. Tak, kierownik. Kierownik? Dobry pomysł, bardzo dobry pomysł, ale jeszcze nie z koperty. Jeszcze nie z koperty, tylko z drugiej strony. Ten kierownik. Wiecie co? Zapłaciliśmy za tego kierownika. Ale... tak sobie myślę, czy kierownik to jest zawód. Tak sobie myślę, no kierownik. No, zapłaciliśmy za tego kierownika, ale kierownik... Marcinku, że kierownik to jest zawód, no, dyrektor to też jest zawód. No to nie jest zawód. Kierownik nie ma zawodu, kierownik. No pomyśl... No na jaki? Nie ma zawodu kierownik, no tak jakbyś zawód dyrektor. Awansujesz na kierownika, no nie ma zawodu kierownik. Ale dobrze, no ale słuchaj, nie ma zawodu kierownik i oczywiście zapłaciliśmy 50 zł, no bo zawód kierownik. No ale to jest, wiesz, bo... To jest takie zbyt ogólne, no bo tak równie dobrze, no, można powiedzieć prezes, tak? Zawód prezes, no. Dobra, no ale znalazł pan, już reżyser mówi, dobra, nie czepiaj się pana, zapłaciłam 50 zł. Kochani, ten zawód, który mam w kopercie, to nie jest zawód jakiś ogólny, to jest zawód, który może wykonywać, no tak naprawdę... Ktoś z waszych znajomych, macie styczność z tym zawodem na co dzień, tak jak ze zawodem kelnera, tak jak ze zawodem konduktora. Słuchaj, wiesz co, ja bym poprosiła reżysera, żeby dał ostatnią literę. Żeby ludzie skojarzyli, no bo ludzie często wypowiadają ten zawód i ja naprawdę nie wiem, czemu tego zawodu jeszcze nie wypowiedzieli. Albo drugą daj, albo ostatnią literkę. Ale błyskawicznie, dobrze, bo chcesz już kończyć zagadkę. To na ten ostatni moment. Y, dał ostatnią literkę. Kochani, kto skojarzy? O jakim zawodzie zapomnieliśmy? Na literkę K, bez literki A w nazwie. Uwaga, czekamy. Szybciutko, jedna osoba. Zaczyna się od litery K, kończy literką Y i w środku nie ma A. Konduktor, kelner, czy patrzę, czy jakiś jest, który się kończy... Nie ma, kochani, no bo został tylko już ten zawód, który mam tutaj w kopercie. Ostatnia litera Y. O jakim zawodzie zapomnieliśmy? No, kto mi powie? Szybciutko, jedna osoba. 6000 zł nawet? Dla? Dla kogo?
No musi ktoś teraz skojarzyć. Moment, moment, reżyserka, nie pokazuj teraz rozwiązania przypadkiem, bo za moment ktoś skojarzy, za chwilkę ktoś ten zawód tutaj wypowie. Słuchajcie, ja coś tutaj mam. Ja mam tutaj 6000 złotych. Kochani, za zawód, który znacie. Czekam. Kochani, mam ostatni moment. Jedna osoba. Kto skojarzył? Pierwsza literka K. Ostatnia literka Y i zawód ten oczywiście główna zasada jest taka, że nie może mieć litery A. Często wypowiadacie ten zawód, ja nie wiem czemu teraz nie usłyszałam tej nazwy. Jedna osoba jest mi potrzebna, szybciutko teraz. Uwaga! 704-304-304. Jaki to zawód? Słuchajcie, tutaj pamiętajcie tylko, że nie może być między tą literką K, literką Y, litera A. Tutaj literka A się nam nie może zapodziać. Czekam, jedna osoba. Pierwsza litera K, ostatnia litera Y. Nie może pojawić się w środku literka A. O jakim zawodzie zapomnieliśmy? Kto mi powie? Szybciutko, jedna sprytna osoba. Uwaga, kto skojarzy? Bo tu trzeba po prostu skojarzyć. Czekam. No jest taki jeden zawód, który nieraz wypowiadacie. Mam ten zawód w kopercie. Uwaga! No pech chciał, że nie wypowiedzieliście jeszcze tego zawodu. Naprawdę nie wiem dlaczego, ale czekam. 50 zł oczywiście nagroda pocieszenia, ale kochani, no tutaj już o tej nagrodzie pocieszenia nie mówię, bo za chwilkę ktoś pewnie wygra 6 tysięcy. Jedna osoba. Pierwsza K, ostatnia Y. Jaki to zawód? Bez literki A, pamiętajcie, w nazwie. Ja wiem, że ciężko jest skojarzyć, bo teraz jeden taki zawód jest i trzeba ten zawód wyłowić, ale uda się. Ktoś ten zawód wyłowi. Ja czekam i reżysera też proszę o cierpliwość. Nie pokazuj w tym momencie rozwiązania. Jedna sprytna osoba. No. Jaki to zawód? Czekamy. K i ostatnia literka Y. To? No zapomnieliśmy dzisiaj o tym zawodzie. No jakimś cudem wyleciał nam ten zawód dzisiaj z głowy. A szkoda. A szkoda, bo... A może i nie szkoda, bo dzięki temu mamy 6 tysięcy nawet. No to jeżeli ktoś sobie tylko o tym zawodzie przypomni, wyłowi ten zawód z tych setek zawodów, to niech szybciutko wybierze numer, bo stanie przed szansą wygrania 6 tysięcy złotych. Jedna osoba. Kto? Czekamy. Uwaga! No nie wiedzą ludzie, wiesz, bo to trzeba po prostu skojarzyć, trzeba wyłowić ten jeden zawód, trzeba dać ludziom czas. Moment, sekundka. Która jest godzina? Jest po piątej. No to ludzie teraz wracają do domów. Zobaczysz, że ktoś skojarzy. Daj ludziom szansę. To jest 6 tysięcy złotych. Musi ktoś po prostu ten zawód skojarzyć. No może się uda. Czekamy. Jedna sprytna osoba. Kto to będzie? Czekam. Pierwsza K. Ostatnia Y.
No, na pewno z tym zawodem się zetknęliście, jestem pewna. Jedna osoba. Zwłaszcza, że często wypowiadacie, kochani, ten zawód. Czekamy. Moment, jest po 17:00. Zobaczysz, że ktoś skojarzy. Ludzie wracają teraz z pracy do domów. No jedna osoba musiała skojarzyć. Może wracają teraz właśnie do domów osoby, nawet które wykonują ten zawód. I za chwilkę usłyszymy odpowiedź. Musimy chwilę zaczekać. Jest taka godzina, jaka jest i doskonale wiesz, że dopiero teraz ludzie wracają do domów. Moment, dajmy ludziom szansę. To jest nawet 6000 zł. Kto skojarzy? Czekam. Nie, no reżyser mówi, że musimy kończyć. Dobra, to daj 10 chwil i kończmy tę zagadkę, no bo nie, nie teraz nie kończ. Daj 10 chwil ludziom na to, żeby się zastanowili po prostu, jaki to jest zawód, bo może ktoś teraz dopiero włączył telewizor. Kochani, szybciutko, szukamy zawodu bez literki A. Pierwsza litera to K, ostatnia litera Y. Wiem, że ciężko jest skojarzyć, no bo skoro jeden mamy taki zawód, to jak tu mamy to skojarzyć? Ale może się uda. 10 chwil, czekam. Jedna osoba, uwaga, 6000 zł w grze. Czekamy. Szybciutko. 7, 0, 4, 3, 0, 4, 3, 0, 4. Uwaga. Ale wybieraj ten numer tylko pod warunkiem, że masz nowy pomysł. Nie wybierają tego numeru osoby, które nie mają nowego pomysłu albo które nie oglądają programu, bo nie wiedzą, o co chodzi. Dobrze? Tylko osoba, która znalazła zawód rozpoczynający się na literkę K, kończący się literką Y i na pewno sprawdziłeś, że tam nie ma literki A w środku. 9 chwil. Czekam. Jedna osoba. Jeden zawód. No jest jeszcze jeden. No nie ma czasu na szukanie, no już to nie jest czas na szukanie, to jest czas dla tych osób, co wiedzą. Nie wiem, czy taka osoba jest przed telewizorem, która skojarzyła? Szybciutko, teraz. 704, 304, 304, uwaga, 8 i kończymy zagadkę. 8 chwil nam zostało, jedna osoba. Czekamy. No nie słyszę telefonu, no. No ludzie po prostu nie skojarzyli. 7 chwil, mamy jedna osoba. Kto skojarzył ten zawód? Słuchajcie, pierwsza literka K, ostatnia literka Y. Jedna osoba. No, szybciutko. 7 chwil, naprawdę za momencik będziemy musieli tę zagadkę kończyć. Czy jest przed telewizorem jedna osoba, która skojarzyła? Kochani, wypowiadaliście ten zawód. No często. Nie wiem, dlaczego dzisiaj akurat jest jakiś pech taki. 7? Może ta 7 szczęśliwa, może teraz wybierzmy numer. 704, 304, 304. Kto to będzie? Jedna sprytna osoba. Kto? Sześć chwil.
czekamy. Kto pierwszy skojarzy? Czy uda się komuś wyłowić ten zawód? No to jest właśnie problem z tą zagadką, że trzeba ten zawód wyłowić jakoś. A tyle tych zawodów nam po głowie się plącze, że teraz akurat ten jeden, jedyny zawód wyłowić, to naprawdę jest ciężko. Ale może komuś się uda, kochani, szybciutko. Pomyślcie, zastanówcie się. Może wy wykonujecie ten zawód, może ktoś z waszych znajomych. 6 chwil. Nie będziemy dzisiaj czekać, kochani, 6 ostatnich chwil i kończymy zagadkę, naprawdę, bo też nie chcemy tej zagadki przedłużać. Kto wpadł na pomysł, kto wpadł na rozwiązanie, to teraz. 6 chwil i kończę. Uwaga. 6000 i jeszcze przez 6 chwil. I za moment te pieniądze znikają. Te pieniądze, które mam w ręku, za chwilkę stąd znikną. Ostatnie 6 chwil. O jakim zawodzie zapomnieliśmy, kochani? Szybciutko. Pierwsza litera K, ostatnia literka Y. W środku nie ma litery A. Jaki to zawód? Pięć. Cztery. A przed chwilą było 6, teraz już 4. No trochę przesadzasz z tym odliczaniem. Ale reżyser mówi, kochani, że nie mamy naprawdę już czasu. To są 4 ostatnie chwile. Czy jest przed telewizorem osoba, która sobie przypomniała, o jakim zawodzie dzisiaj, jakimś tutaj zapomnieliśmy? Teraz musi to się wydarzyć. Jedna sprytna osoba. Uwaga. 7, 0, 4, 3, 0, 4, 3, 0, 4. Kończymy zagadkę. Uwaga, czekam, jeszcze chwilę, jedna osoba, kto to będzie, kto skojarzy, kto sobie przypomni, jaki to zawód. Teraz wybieramy numer. Jedna sprytna osoba jest mi potrzebna. 4 chwile jeszcze, kończymy. Trzy, uwaga. Kochani, muszę usłyszeć rozwiązanie zagadki teraz. Nie czekajcie do zera. Jedna osoba. Czekam. Trzy chwilki tylko nam zostały. Kto? Kto tu wpada? Jedna sprytna osoba. Czekamy. Dwie chwile. Kochani, kończymy zagadkę. Jedna osoba. Ostatnie 2 chwilki. Czekam. 704, 304, 304 i... Ostatni moment. No kto tu wpada? Jedna osoba. Uwaga. No. Jedna osoba, kochani, teraz. Ostatnia szansa. Kto skojarzył? Kochani, o jakim zawodzie zapomnieliśmy? No teraz. Muszę usłyszeć rozwiązanie.
uwaga. Mamy zero, jedna osoba. Kochani, teraz. Czekam. Jedna osoba, kto to będzie? Kochani, jestem już gotowa, żeby komuś wręczyć te pieniądze, także czekam teraz na telefon. Kto tu wpada? 704-304-304. Uwaga, czekamy. No i? Kto sobie przypomniał, jaki to zawód? O jakim zawodzie zapomnieliśmy? Szybciutko, kochani. Musimy kończyć. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam panią serdecznie. Jaki to zawód? Kościelny. O matko, nie no, nawet nie pomyślałam o kościelnym. Ale oczywiście wygrywa pani 50 zł, także gratuluję serdecznie. Zapisuję ten zawód kościelny. No ale słuchajcie, no ten zawód, co ja mam w kopercie, jest dużo popularniejszy niż kościelny. Nie, no moment, reżyserka, czekamy, no przecież nie spodziewaliśmy się takiego zawodu, naprawdę nie przyszedł do pani do głowy inny zawód, tylko ten kościelny. Ojejku. Daj jeszcze jakąś literę może. Reżyser mówi, że nie, bo gramy o 6 tysięcy. No 6 tysięcy, no ale widzisz, że ludzie kombinują, naprawdę no... podają jakieś takie te zawody w porównaniu z tym moim zawodem z koperty. No w ogóle jestem w szoku. No w życiu bym się nie spodziewała tutaj zawodu kościelnego. Ten zawód, który mam w kopercie, możesz ty wykonywać. To jest taka pora, że ludzie, którzy ten zawód wykonują, też wracają teraz do domów. Czy jest taka osoba przed telewizorem? Dlatego dla mnie to jest taka troszeczkę niezrozumiała sytuacja. Mówiłam, że zawód, który mam w kopercie, może być wykonywany przez osoby, które są teraz przed telewizorami. Kościelni, no bo nie są teraz w tych swoich kościołach. No nie wiem, no po prostu, jakim cudem ja usłyszałam taki zawód? W życiu bym się nie spodziewała. Dogrywka. Bardzo proszę reżysera o zrobienie dogrywki, bo chyba, że się spodziewałeś tego zawodu kościelny. No nie, mówi, że nie. To poproszę, dogrywkę robimy. Szybciutko, bo ja chcę komuś wręczyć tak duże pieniądze. 50 zł oczywiście pani wygrała, ale ja chcę, żeby ktoś wygrał 6 tysięcy. Jedna osoba, kochani. Teraz. Dobrze, ile możesz nam dać czasu? 6 tysięcy to 6 minut. No dobrze, to daję te 6 minut w takim razie. Uwaga, kochani, to jest błyskawiczna dogrywka, zegar ruszył. Mam 6 minut na rozwiązanie tej zagadki. Podyktuję szybciutko numer 704-304-304 i mówię, co już było. No tylko ten kościelny był. Tylko był ten kościelny, no z takim układem, ale ten kierownik nie może być, no bo mamy ostatnią literkę Y. No nie kościelny. Jaki zawód jest? Taki sam układ. Ma no pierwsza literka K i ostatnia literka Y. Dużo popularniejszy niż kościelny. No dużo popularniejszy, o wiele popularniejszy. Zapomnieliście o tym zawodzie dzisiaj. Moi drodzy, mamy 5 minut i 20 sekund. Jedna osoba.
Kto sobie przypomni? Czekam. Cztery minuty i pięćdziesiąt parę sekund. Kochani, kto ma pomysł? Jedna osoba. Pierwsza literka K. Ostatnia litera Y. 4.40. Kochani, teraz trzeba podjąć decyzję, tak? Wiem, jaki to jest zawód, przypomniałem sobie, wybieram numer, ale boję się, że sobie ludzie po prostu nie przypomnieli. No skoro podają takie przykłady zawodów jak kościelny, to już zaczynają kombinować, a tutaj mam prosty zawód w tej kopercie. 4 minuty i 20 sekund, uwaga. Kończymy. Kochani, nie czekajcie do zera. Mamy 4 minuty i ja teraz muszę usłyszeć telefon w ciągu tych 4 minut. Jedna sprytna osoba. Nie kościelny. No, nie mówiłabym, że jest to popularny zawód, gdyby był to zawód kościelny. No. To zdecydowanie za trudne. W porównaniu z tym, co jest w mojej kopercie, to zdecydowanie za trudny jest to zawód. Kochani, 3 minuty i 40 sekund. Jedna osoba. To wpadł na jakiś inny pomysł. Niekościelny. Czekamy. Dużo popularniejsze. O wiele więcej osób wykonuje ten zawód, który mam w kopercie, niż zawód kościelnego. No to z całą pewnością. I jestem pewna, że jest przed telewizorem osoba, która wykonuje ten zawód. 3 minuty i kilka sekund. Uwaga. Kochani, ale to jest czas już na złapanie telefonu i na wybranie tych kilku cyfr. To nie jest czas na zastanawianie się, jaki to zawód. Jeżeli tego zawodu nie wyłowiłeś, to już tego zawodu raczej nie wyłowisz. To nie jest łatwe zadanie wyłowić ten zawód, bo jest tylko jeden taki zawód. Tylko nie kombinujcie już, kochani, bardzo was proszę, no bo może jeszcze coś za chwilkę usłyszę. Prosty zawód. 2 minuty i 40 sekund. Czekamy. Uwaga. Jedna osoba, 2,5, szybciutko. Kochani, czekam. 2 minuty i kilkanaście sekund. Muszę w ciągu tego czasu usłyszeć odpowiedź. Jak się nie uda, to musimy pokazać rozwiązanie. Nie ma już czasu. To jest błyskawiczna dogrywka. Reżyser dał nam 6 minut na tę dogrywkę. Z tych 6 minut zostały nam jeszcze 2 minutki i ja muszę teraz usłyszeć odpowiedź. Nie mamy innego wyjścia. Minuta i kilkadziesiąt sekund. Jedna osoba. Kto to będzie? Pierwsza literka K, ostatnia litera Y. Pamiętajcie też, że ten zawód nie może mieć litery A. Minuta 40. Czekam. Półtorej minuty. Jedna sprytna osoba. Kto to będzie? Minuta 20. Uwaga. Musimy kończyć. Minuta 10 sekund. Kto ma jakiś inny zawód? Zawód dużo popularniejszy niż kościelny. Wykonywany przez więcej osób niż kościelny. Zdecydowanie większą ilość osób niż kościelny, no. Niecała minuta. Jedna sprytna osoba. Kto to będzie? Czekam. Uwaga. 45 sekund. Kochani, czas nam się kończy. Muszę usłyszeć teraz rozwiązanie zagadki. 30 kilka sekund.
Pierwsza literka K, ostatnia Y. Po raz ostatni wybierzmy razem numer 704. 304, 304, 20 kilka sekund i kogo słyszę w studio? Muszę teraz kogoś usłyszeć. Kochani, o jakim zawodzie zapomnieliśmy? Pierwsza literka K, ostatnia litera Y, zawód nie ma litery A. Ostatnie sekundy, za chwilkę czas się skończy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i uwaga! Kogo słyszę w studio? Czekamy. Jaki to zawód? Czekamy. No kochani, no nie kościelny, zdecydowanie popularniejszy. Zdecydowanie popularniejszy zawód. Wyleciało z głowy ludziom. Jaki to zawód? Czekamy. Kochani, nawet 6 tysięcy za dużo popularniejszy zawód niż zawód kościelnego. 6 tysięcy złotych za jaki zawód? Tak samo, pierwsza literka K, ostatnia literka Y. Kto skojarzył? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Może księgowy? Za 50 zł, za 50 zł. Dobry pomysł. Bardzo dobry pomysł. Gdzie ja mogę tego tutaj, księgowy? Widać? Widać. Dobra, ja poproszę reżysera, żeby dał te literki. Broń Boże, nie pokazuj teraz rozwiązania. Dawaj te literki. Bo jest problem ze skojarzeniem. Mówiłam, kochani, że każdy z tym zawodem miał jakąś styczność, ma do czynienia. Dlaczego? No dobrze, zobaczmy, mam sukienkę na sobie. I tą sukienkę kupiłam dlatego, bo podobał mi się jej kształt. Ale ktoś jakoś wyciął najpierw z materiału ten kształt sukienki, prawda? Że ta sukienka jest tutaj taka, tutaj jest troszeczkę rozszerzana, tutaj jest troszkę zwężana. Ktoś się tą sukienką wcześniej zajął, ktoś ją wyciął z materiału. I ta osoba dotykała praktycznie każdej rzeczy, jaką nosimy na sobie. Dlatego mówiłam, że każdy miał z tą osobą styczność. I to jest bardzo ważny zawód, no bo bez tego zawodu nie mielibyśmy ubrań, no. Słuchajcie, księgowy to jest bardzo dobry pomysł. Ja zupełnie o tym księgowym zapomniałam, może dlatego, że bardziej mi się ten zawód z panią kojarzy, zawsze księgowa się mówi. I może dlatego zapomniałam o tym zawodzie, jakoś nie pomyślałam, że rzeczywiście, przecież pan może być księgowym i się kończy literką Y wtedy. Nie wiem, no zupełnie jakoś mi wyleciał ten zawód z głowy, ale ten zawód, który mam w kopercie, jest tak samo popularny właśnie jak księgowy. Uwaga, kochani, na moment zostawiam was z tą zagadką sam na sam, żebyście się zastanowili, jaki to może być zawód i jestem pewna, że przyjdzie wam coś do głowy i co ten zawód może mieć wspólnego z ciuchami. Kochani, jaki tu jest zawód? Czekam! Thank you.
Uwaga! Kochani, czas się skończył. Czy jest osoba, która skojarzyła, o co chodzi? Jaki to zawód? Jaki zawód tutaj jest ukryty? Z jakim zawodem mamy do czynienia, jeżeli myślimy o ciuchach, o ubraniach, o tej sukience na przykład? Ktoś ją wcześniej musiał wyciąć, prawda? No nie mogę użyć tego konkretnego słowa związanego właśnie z tym zawodem, no bo jest konkretna, jest taki synonim, ten odpowiednik słowa wyciąć, właśnie już konkretnie związany z tym zawodem, no ale nie mogę tego sformułowania, kochani, użyć. No dla mnie akurat ten zawód jest prosty, bo interesuję się i zajmuję się modą, więc ten zawód dla mnie był banalnie prosty, dlatego byłam pewna, że usłyszę rozwiązanie tutaj z pierwszymi telefonami. Jedna osoba, kochani, szybciutko, ostatni moment. No nie projektant, prawda? Bo projektant to ma jakąś wizję. On nie musi umieć robić tego, co robi ten człowiek wykonujący ten zawód. No nie krawiec. Pamiętajcie, że tutaj nie może być A. Trzeba uzupełnić te cztery literki i tutaj nie może pojawić się litera A. Jedna osoba, kochani, kto to będzie? Kto skojarzy? Poczekaj, zaraz się uda. Ktoś skojarzy. Moment. Jedna osoba. Czekamy. Kto? Kto tu wpada? Szybciutko. Kochani, ja muszę kończyć zagadkę. Jedna osoba jest mi potrzebna teraz. Czekamy.
Jeszcze moment. Jedna osoba. Kto wie, jaki to zawód? No zawód związany z ubraniami. Ktoś musi najpierw wyciąć coś tam z materiału, żeby coś powstało. Kochani, ale ja muszę tę nazwę usłyszeć w tym momencie. Uwaga, ostatni moment. Budzimy się. Kogut pieje, czyli czas na odpowiedź. Kogo słyszę w studio? O jakim zawodzie zapomnieliśmy? Jedna sprytna osoba. 7-0-4-3-0-4-3-0-4. Czekam. Kochani, każdy ciuch musi przejść przez jego ręce. Ktoś musi skojarzyć. Macie tutaj literki podane, żeby było łatwiej. W środku literka J, ostatnia Y, pierwsza K. Pamiętajcie, że w tych pustych polach nigdzie nie może pojawić się litera A. Komu się uda? Kto skojarzy? Kto uzupełni te literki? Jedna osoba. Teraz. Czekam. Uwaga. Kto? Kochani, szybciutko, teraz. Jedna sprytna osoba. Moment, absolutnie nie pokazuj teraz rozwiązania. Kochani, kto tutaj wpada? Nie mamy czasu. Jedna sprytna osoba. Na pewno ktoś teraz wrócił do domu, włączył telewizor i ktoś skojarzy, no która jest godzina? Jest przed 18. Zobaczysz, że do godziny 18 uda nam się ta zagadka rozwiązać. Daj chwilkę ludziom, daj chwilkę, żeby się zastanowili, daj chwilkę na wybranie numeru. Zbliża się godzina 18, uda się, musi się udać. Nie ma innego wyjścia. Jedna sprytna osoba sobie za chwilkę z tą zagadką poradzi. Kto to będzie? Teraz, kochani. No, szybciutko. Czekam. Jeszcze czekamy. Kochani, 6000 złotych. Te pieniądze tutaj cały czas są. No. Kto skojarzył? Kochani, każdy ma do czynienia z tym zawodem, no bo każdy nosi jakieś ciuchy. A zawód, który mam w kopercie, no wycina. Kochani, czekamy. Szybciutko, jedna osoba. No. Czekam. Jedna sprytna osoba. No kochani, 6000 złotych. Ktoś za chwilkę się naprawdę bardzo, bardzo ucieszy, ale my nie mamy już czasu, my musimy tę zagadkę kończyć. Po raz ostatni, moi drodzy, wybierzmy numer, który prowadzi tutaj do mnie do studia. 704-304-304. Kochani, ja mam 6000 złotych i ktoś te pieniądze za chwilkę może wygrać. Reżyser powiedział, że nie możemy dłużej czekać. To jest ostatni dzwonek.
Dobrze, do której godziny możesz dać nam czas? Do 18, kochani, no dobra, czyli mamy niecałe 5 minut, no zgadza się, sprawdziłam, czy dobrze ten zegar chodzi. Ktoś musi skojarzyć, 4 minuty i kilkanaście sekund, jeżeli jest przed telewizorem jedna osoba, która skojarzyła, kto zajmuje się ciuchami, dzięki komu też te ubrania istnieją, kto wycina z tych materiałów te różne kształty. No, jak się nazywa ten zawód? Jak się nazywa osoba wykonująca ten zawód? Moi drodzy, 4 minutki do godziny 18. Jeszcze czekam. Jedna sprytna osoba. Kto to będzie? Jeszcze moment, uwaga. Kochani, sensu już szukać chyba nie ma. To jest czas teraz na wybranie numeru. Mamy 3,5 minuty. No tego księgowego się nie spodziewałam. Tak jak mówię, bardziej ten zawód mi się właśnie z kobietami kojarzy i dlatego zawsze księgowe, zresztą zawsze miałam w pracy księgowe, panie księgowe. I dlatego może jakoś nie skojarzyłam. Dobra, kochani, mamy 3 minuty i kilkanaście sekund i jeszcze przez ten czas te pieniądze są w grze, ale za chwilkę te pieniądze stąd znikną. Jedna sprytna osoba. Trzy minuty, czekamy. Uwaga. Nie czekaj, wybieraj numer teraz. Czekamy do 18:00. Uwaga. Dwie i pół minuty. Dwie minuty. No, kto skojarzył? Jedna osoba. Czekamy. Minuta. Nie wiem, no. Dziewczyny, no może no wy skojarzycie. Chodzicie w jakichś sukienkach, w jakichś ubraniach. I ktoś te ubrania zaprojektował, a ktoś też te ubrania wyciął. I jak się nazywa ta osoba, która z materiału wycina te ubrania? Te bluzeczki, sukienki, spódniczki, wszystkie koszulki, no wszystko trzeba wyciąć. Słuchajcie, jedna osoba jest mi potrzebna, która skojarzyła. Mamy pół minuty do godziny 18:00 i musimy tę zagadkę zakończyć. Czekam. Piętnaście sekund. Jedna osoba, kochani, teraz. Nie mamy czasu. 3, 2, 1, 18, uwaga. Kogo słyszę w studio? Czekamy. Nawet 6 tysięcy złotych dla... Uwaga.
kto skojarzył? Jaki to zawód? No, jedna osoba. Czekamy. Kochani, jeszcze tutaj jestem. Jeszcze można te pieniądze wygrać, ale naprawdę trzeba się pospieszyć. Kochani, kto skojarzył ten zawód? Moment, nie wyświetla jeszcze rozwiązania, bo reżyser już chce wyświetlić rozwiązanie. Bardzo cię proszę, jeszcze nie. Wiesz, że teraz ludzie wracają do domów. Może właśnie wraca do domu ktoś, kto wykonuje ten zawód. Jedna osoba. Jeszcze moment poczekajmy, jest dopiero po 18, może się uda. Chwilkę. Jedna sprytna osoba. Reżyser mówi, że nie możemy czekać dłużej. No ale co ja poradzę, że ludzie nie skojarzyli? Moment. Jedna osoba. Nie wyświetlaj rozwiązania. Jak trzeba będzie, to sama pokażę to rozwiązanie. Jeszcze nie wyświetlaj, daj ludziom pomyśleć, zastanowić się. Kochani, ktokolwiek? My naprawdę nie mamy już czasu. Kto skojarzył? Czekam. Kochani, bo ja muszę pokazywać rozwiązanie. To jest ostatni dzwonek. Jeszcze jest moment, ale naprawdę, no, uwierzcie mi, za chwilkę będę musiała ściągnąć tę kopertę i pokazać rozwiązanie. No, reżyser mówi, że już musisz. Dobrze, ale ty jeszcze nie wyświetlaj, dobrze? Jak trzeba będzie, to ja pokażę to rozwiązanie, ale sekundkę jeszcze poczekajmy, dobrze? Jedna sprytna osoba, kochani, teraz. No tych 6000 złotych ja nie odpuszczę. Kto wycina z tego materiału? No ja nie wiem, jak mam wam wytłumaczyć. No ktoś zawsze zaprojektuje coś, a ktoś to musi wyciąć. Krawcowa szyje. Ale ktoś też wycina. No robi ten taki początek. Reżyser już na mnie krzyczy, że za bardzo podpowiadam. Że jak coś powiem jeszcze, to wyświetli za chwilkę rozwiązanie. Dobrze, kochani, to już nic nie mówię. Czekam na telefon, teraz. Podyktuję jeszcze numer i czekam. 704-304-304. Jedna osoba. Uwaga. Kto to będzie? Nie mamy więcej czasu. Ja muszę teraz usłyszeć rozwiązanie. Kochani, jest po 18. Wiem, że teraz wróciliście do domu. Usiądźcie na moment przed telewizorem, skoncentrujcie się. Jaki to może być zawód? Pierwsza K, ostatnia Y, w środku J. Osoba, która wycina z materiału ubranie. Szybciutko. Czekam. Kto?
to pierwszy, ten lepszy. Ja tutaj czekam, już wszystko powiedziałam, o co chodzi. I dopóki reżyser nie powie mi, że Paulina pokazuje definitywnie rozwiązanie, to ja czekam na telefon od kogoś z was. Kto to będzie? Jedna osoba. Reżyser mówi, że nie możemy czekać dłużej. Dobrze, zadaj 6 chwil na te 6 tysięcy i kończmy tę zagadkę. Uwaga, 6 chwil, kochani, i kończymy. Jedna osoba. 6 chwil, 6 tysięcy złotych. Nie wiem, czy ktoś skojarzył. No też problem jest taki, że jest mało osób przed telewizorem, jest ładna pogoda. Ale 6 chwil, jeżeli wiesz, o co chodzi, to zdążysz wybrać numer, zdążysz paść tutaj do mnie do studia, na pewno. 5. Czekam. Kochani, no wycina ciuchy, no kto to robi? No specyficzną nazwę ma ten zawód, więc może ta nazwa wyleciała wam z głowy. Kto? Kto skojarzył? Ja bym to chyba jednak na jakąś panią liczyła. Panowie mogą w ogóle nie wiedzieć, że taka osoba istnieje. Ale też przecież nosicie ubrania właśnie dzięki też tym osobom. No bo wszystko trzeba wyciąć. 5 chwil. Kto skojarzy? Jedna osoba. Cztery chwilki. Czekam. No i kto skojarzy? Jedna osoba. Teraz. Trzy chwile, uwaga. Dyktuję numer i musimy kończyć. 7, 0, 4, 3, 0, 4, 3, 0, 4. Uwaga, 3 chwile mamy i kończymy zagadkę. Jedna osoba. Kto? Kto to będzie? Ktoś skojarzył? Bo zostały dwie chwile, musimy kończyć. Jedna osoba. No. Nie skojarzyli ludzie, wiesz? Może ta nazwa taka jest. Dobra, kochani, jeszcze mamy moment, także jeszcze czekam. Może się uda. Jedna osoba. Kto najpierw z materiału wycina te ubrania? No nie krawcowa, no. Nie projektant, tylko właśnie osoba, która wykonuje ten zawód. Dobra, mamy ostatnią chwilę, także jeszcze może się udać. Jeszcze nie wszystko stracone. Jeszcze jeżeli jest jedna osoba przed telewizorem, która ma rozwiązaną zagadkę, zdąży tutaj wpaść do mnie do studia. Wybierzmy po raz ostatni razem numer. 7, 0, 4, 3, 0, 4, 3, 0, 4. Uwaga! Kto to będzie? Kogo tu usłyszę? Jedną sprytną osobę. Teraz. Muszę teraz usłyszeć. Czekamy.
kochani, pierwsza literka K, ostatnia litera Y, w środku J. No, jeszcze mamy jeden moment. Kto tu wpadnie tak na ostatnią chwilkę? Czekamy i kończymy zagadkę zaraz. Uwaga. Nie mamy już czasu, ale musi się udać jedna osoba. Kto? Mamy zero. Kogo słyszę w studio? Jedna osoba. No nie wiedzą ludzie, no po prostu chyba ta nazwa wyleciała ludziom z głowy. Może właśnie ta nazwa zbyt skomplikowana. Nie wiem. Moment, co daj dwie minutki na wybranie numeru. Dla jednej osoby niech to będzie czas. Kochani, dwie minutki i kończmy tę zagadkę, bo rzeczywiście nie ma sensu już jej przedłużać. Teraz to jest czas dla osoby, która już rozwiązała tę zagadkę. 2 minuty i 30 sekund, czyli to jest czas, w którym zdążysz wybrać numer, wpaść tutaj do mnie do studia. Zegar oczywiście ruszył, czekam na telefon. Ktoś, kto skojarzył, tylko taka osoba wybiera numer. Kto skojarzył, kto te ubrania nasze wycina z materiału? Jak się nazywa osoba wykonująca ten zawód? Kochani, 704-304-304. Wybieramy ten numer, jeżeli skojarzyliśmy. Walczymy o 6000 zł, ale mamy 2 minuty tylko. Uwaga. Kto? Uda się. No musi się udać. Jedna sprytna osoba. Kochani, tylko to się musi wydarzyć teraz. Mamy minutę i 40 sekund. Kto tu wpada? Kończymy. 1,5 minutki. Jedna osoba. Uwaga. Minuta 20 sekund. Kogo tu usłyszę? Kochani, to już nie jest czas na szukanie tego zawodu. To jest czas na wybranie numeru i na walczenie o 6000. Minuta i kilka sekund. I uwaga, minuta. Jedna osoba. Kto to będzie? Czekam. Czterdzieści pięć sekund. Jedna sprytna osoba, teraz. Kończymy zagadkę. Uwaga. No, bo kończymy, naprawdę, kończymy tę zagadkę. Kochani, kto skojarzył i jaki to zawód? 1,5 minuty. Jedna osoba. Teraz. Kto? 15. I 5, 4, 3, 2, 1. I kogo słyszę w studio? Uwaga! Kajak. Ostatnia Y. W środku J. Pamiętajcie, że nigdzie tutaj nie może pojawić się literka A. Kto wpada tutaj do studia? Teraz. Dyktuję numer. Nie wyświetla jeszcze rozwiązania. Jeszcze daj mi podyktować numer i czekamy. 7, 0, 4. 3-0-4. Uwaga! Jedna osoba? Kto to będzie?
teraz. No, szybciutko, jedna osoba. Uwaga. No, kochani, naprawdę musimy kończyć. No, ja poszłam po wodę, a ty już tutaj mówisz, że koniec programu? No to mogłeś mnie uprzedzić, to byśmy skończyli tę zagadkę, żeby rozegrać jakieś inne, łatwiejsze zagadki. A teraz co, zostaliśmy z tą zagadką i albo się uda, albo się nie uda, tak? A jeżeli nie ma ludzi przed telewizorami? Kochani, jeszcze jest moment, jeszcze jedna osoba może powalczyć o te 6000 zł. Ale my naprawdę, kochani, kończymy program. To się musi wydarzyć teraz. To nie jest koniec zagadki, to jest koniec programu. Jedna osoba musi teraz wpaść do mnie do studia. Kto to będzie? Uwaga, dyktuję numer i czekam. 7, 0, 4, 3, 0, 4, 3, 0, 4. Uwaga! Czekamy. No i? Kto tu wpada? Kochani, szybciutko, jedna osoba. Nie mamy więcej czasu, teraz. Kto wybiera numer? Kto skojarzył? Zawód, pierwsza literka K, ostatnia Y. Osoba ta zajmuje się wycinaniem z materiałów ubrań. No wiem, że musimy pokazać rozwiązanie, bo musimy kończyć program, ale daj jeszcze nam moment. Zobaczysz, że się uda. Jedna osoba. Kto to będzie? 704, 304, 304. Uwaga! Kto wycina te ubrania? Zanim krawiec zacznie je zszywać, to ktoś musi je wyciąć najpierw. No to jest inne słowo, nie mówi się wyciąć, tylko jest inne słowo, ale nie mogę tego słowa użyć, bo to słowo jest związane z tym zawodem, więc mówię wyciąć. Kochani, no już reżyser, słyszycie, że buczy, także daje znaki, że musimy kończyć program. Dobra, 3 chwilki ode mnie i kończymy. 3. Uwaga. Dwa. Jedna osoba. Kto skojarzył? Szybciutko. Jeden? Uwaga. Kto tu wpada teraz? Kochani, musimy kończyć. Jedna osoba ma rozwiązanie, czy nie? Kto? No szybciutko. Słuchaj, ja nie wiem, może nikt nie skojarzył, może tego słowa nikt nie skojarzył.
wiem, no może wiesz, bo mamy do czynienia z osobą wykonującą ten zawód, ale może tak pośrednio bardziej, nie bezpośrednio, dlatego ludzie nie skojarzyli. Może daj tę drugą literę, no nie wiem, no na ten ostatni moment, no przecież kończymy program, no to niech ktoś sobie zarobi te pieniądze. I? Nie wiem, dasz tę drugą literkę, czy nie? Daj na te ostatnie sekundy. Uwaga, R! Kochani, teraz czy ktoś skojarzył, ale to są ostatnie chwile tego programu. Musimy kończyć program, nie zagadkę. Kochani, dobrze, ile ludzie mają czasu? Ile mam powiedzieć, że widzowie mają czasu? 2 minuty, dobra, kochani, jeżeli ktoś skojarzy, od razu niech wybiera numer, bo to są 2 minutki, zegar ruszył. I teraz dał drugą literę dopiero, no może mógł wcześniej dać, no dobra, ale może ktoś skojarzy. Kry, minuta 48, zdążyć tutaj trafić. Wycina ubrania z materiału, no. Jak się nazywa osoba wykonująca ten zawód? Pamiętaj, że nigdzie tutaj nie może pojawić się literka A. Uzupełnij te literki, uda ci się. 1,5 minuty. Wybierzmy razem numer 704-304-304. Minuta 20. Uwaga, kto tu wpada? Ostatnia szansa. Ostatnie chwile tej zagadki, ostatnie chwile programu. I kto wygrywa nawet 6000 zł? Minuta i kilka sekund, czekam. No, minuta. To się wszystko może wydarzyć teraz. Musi się wydarzyć teraz, nie ma innej możliwości, niecała minuta. Ktoś musiał skojarzyć, jedna osoba. Czekam. Kto, komu się udało? 40 sekund, uwaga. Trzydzieści. Czekam. Jedna osoba, kto skojarzył? 25. Nie czekaj do zera, będzie za późno. Po raz ostatni wybierzmy razem numer. 704-304-304. Ostatnie sekundy programu. Teraz muszę usłyszeć zwycięzcę. Jedna osoba. Kto wpada do studia? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uwaga, kogo słyszę w studio teraz? Czekamy. Jedna osoba. Kto? Moment, najwyżej przedłużysz program, czekamy. No, ktoś się za chwilkę ucieszy. Jedna osoba. No? Kto tu wpada? Jedna osoba. Kto to będzie? Moment, nie wyświetla jeszcze rozwiązania. Czekamy. Uwaga. 3, 2. Jeden? Moment, ludzie często czekają na to zero. Czekamy. Jedna sprytna osoba teraz. Jaki to zawód? Kto skojarzył? Kto wycina te ubrania z materiału? Jest taka specjalna nazwa. Nie krawcowa. Nie projektant. Tylko kr... Nic już nie mówię, czekam teraz na odpowiedź. Kto to będzie? Zdążę jeszcze podyktować numer? Dobra, reżyser mówi, że jeszcze zdążysz, ale to jest naprawdę po raz ostatni. Szybciusko, kochani, wybierzmy razem numer z tymi osobami, które mają rozwiązaną zagadkę. 7, 0, 4, 3, 0, 4. 3, 0, 4, uwaga,
Kto tu wpada? Jedna sprytna osoba, która skojarzyła, przypomniała sobie tę nazwę. No, uwaga. Czekamy. Jeszcze jest szansa, uwaga. Jedna osoba, teraz. Kto to będzie? Kto skojarzył? No kochani, szybciutko. Jeszcze zdążysz. Jaki to zawód? Kyry? Kochani, no ja naprawdę muszę się z wami już żegnać. Ja już powinnam kończyć program. Czekam, kochani. Jedna sprytna osoba. No. Jeszcze zdążysz wybrać numer. Kto? Halo, dzień dobry. A witam. Witam pana. Jaki to zawód? Krojczy. Brawa, pewnie, że tak. Gratuluję panu serdecznie. No i tutaj zawód krojczy był w naszej kopercie. Proszę pana, wygrał pan nagrodę gwarantowaną. A teraz walczymy o bonus. Mamy 30 sekund i ja mam dla pana 5 pytań. Czy jest pan gotowy? Nie, podarujemy sobie dzisiaj te pytanie. Szybciutko, co jest stolicą Brazylii? Nie wiem. Wie pan. Nie wiem. No co jest stolicą Brazylii? Nie wiem. No to nie wiem, nie wiem, no nie, nie wiem. Jak się nazywa stolica Brazylii? Proszę pana, mamy jeszcze 14 sekund, żeby sobie porozmawiać. Cieszę się. Niech pan strzela. Nie tam. No dobra, to w takim razie pozdrawiam pana serdecznie w imieniu swoim i Marcina, a stolicą Brazylii jest Brazylia, kochani. Wszystkiego dobrego.